Serdecznie kochani! Witam Was serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Dzień dobry dla wszystkich w ten przepiękny czwartek. I dzisiaj, kochani, chcę wam opowiedzieć o tym i podyskutować z Wami, bo przypominam, że jesteśmy na żywo, także chciałbym, żebyście też aktywnie uczestniczyli w tym naszym spotkaniu, zadawali pytania, komentowali tutaj, pisali swoje o swoich doświadczeniach. Natomiast dzisiaj będziemy mówić sobie o tym, jak stworzyć super związek. Jak stworzyć wspaniałą relację, taką relację, która nie tylko Przetrwa przez lata, ale również da i Tobie, i Twojemu partnerowi, czy Twojej partnerce no, kilkadziesiąt wspaniałych lat życia. O tym dzisiaj będziemy mówić. Myślę, że temat dotyczy wielu z was, bo jest to temat i zarówno ważny dla tych, co mają kilkanaście lat i dopiero być może wchodzą w, w to życie miłosne po raz pierwszy przeżywają jakieś właśnie swoje sukcesy i porażki, jeśli chodzi o temat związków, ale również dla tych, co i mają lat 40, 50 i 60. I są w związku i chcą go poprawić, albo też dla tych, którzy związku na przykład szukają. Więc, moi drodzy, niezależnie od wieku, tutaj myślę, że będzie to bardzo wartościowe szkolenie dla wszystkich z Was. Także także od razu chcę też przypomnieć, że jesteśmy, moi drodzy, na żywo, żebyście zadawali pytania, chcę przypomnieć od razu, jeśli doceniacie moją pracę, żebyście już od razu na samym początku wbijali łapki w górę, udostępniali. Natomiast rozpoczynając w ogóle temat związków, to, moi drodzy. Pierwsza, myślę, podstawowa rzecz, podstawowy aspekt, to jest to, że do każdego związku, który stworzysz kiedykolwiek w życiu, w którym będziesz, zabierasz zawsze siebie. Czyli jakość Twojego związku w dużym stopniu będzie zależeć od tym, jakim człowiekiem ty jesteś. I ja uważam, że nawet przed stworzeniem związku, jeśli macie taką możliwość, to warto najpierw stworzyć siebie, popracować nad sobą. Zbudować siebie takim człowiekiem, jakim chcesz być, i dopiero wtedy szukać związków, a nie robić to do góry nogami. Bo, tak jak mówię, do każdego związku zabierzesz siebie samego. Więc jeśli ty będziesz mieć różne jakieś problemy, będziesz mieć jakieś traumy z przeszłości, to pamiętaj, że te traumy być może będą wpływać właśnie na Twój związek. Jeśli Ty będziesz mieć jakieś na przykład długi, problemy z, problemy z, problemy z nałogami, Problemy z rodziną, problemy z ogarnianiem swoich własnych emocji, czy problemy też psychiczne, z osobowością to wszystkie te problemy zabierzesz ze sobą do związku i będą one później rzutować właśnie na Twój związek. Dlatego uważam, że to jest takie ważne, moi drodzy, właśnie, żeby człowiek najpierw no, przeszedł swoją własną ścieżkę rozwoju, czyli najpierw ogarnął swoje różne jakieś problemy, a nie zabierał tych problemów do związku. Bo niestety, bardzo często, no. Człowiekowi jest ciężko stworzyć związek, i tylko wydaje mu się, że po prostu albo związki są do kitu, albo na przykład wszystkie kobiety są złe, czy wszyscy mężczyźni są złe, źli, a to tak naprawdę ty po prostu masz jakieś zaszłości, jakieś nieprzepracowane po prostu elementy ze swojej przeszłości, które cały czas ci właśnie. Ciążą i zabierasz je ze sobą do każdego następnego związku, dziwiąc się po prostu, że te związki ci się nie udają. Rozumiecie o co chodzi, moi drodzy? Że po prostu powinniśmy najpierw sami popracować nad sobą, żeby, jak ja to zawsze mówię, posprzątaj swoje mieszkanie, zanim kogoś do tego mieszkania zaprosisz. Czyli posprzątaj najpierw swoje życie, siebie, swoją osobowość, zanim kogoś zabierzesz, właśnie, zaprosisz do tego, żeby ktoś z tobą szedł przez życie. Więc to jest bardzo ważne myślę na samym początku, moi drodzy, żeby, żeby właśnie to zrozumieć, bo być może są tu takie osoby, napiszcie zresztą, moi drodzy, ile mieliście w życiu już związków? Różnych i tych krótszych, i tych dłuższych, od takich, co trwały dwa tygodnie w podstawówce, czy, czy, czy nawet trwały jeden weekend, po takie, które trwały po 20 lat. Napiszcie mi proszę tu na czacie, moi drodzy, i na Facebooku, i na YouTubie, ile Wy tych związków już mieliście? Ciekawi mnie, jakie macie doświadczenie tutaj, jeśli właśnie chodzi o relacje. Więc, więc, więc napiszcie bardzo proszę na czacie, też Wam od razu też chcę przypomnieć moi drodzy, nie tylko o tym właśnie, żebyście aktywnie uczestniczyli w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, bo będzie ono dzięki temu bardziej wartościowe, jeśli będziecie tu komentować, pisać, dzielić się swoimi różnymi właśnie przemyśleniami na ten temat, czy swoim doświadczeniem, ale tak samo, żebyście wrzucili łapę w górę, kto jeszcze tego nie zrobił moi drodzy, to bardzo proszę o kciuka w górę, bardzo proszę o udostępnienie, ja właśnie też w międzyczasie, jak to już do Was nawijam moi drodzy od paru minut, to zdążyłem już na kilkadziesiąt grup wrzucić właśnie tą naszą transmisję. Tak samo tu oznaczę parę osób w naszych różnych grupach, czyli Was, żebyście mogli się dowiedzieć w ogóle, że właśnie takie spotkanie tutaj mamy. Natomiast, napiszcie tutaj, moi drodzy, proszę, ile już mieliście. Widzę, co jest tą aktywnością waszą. Mamy już, widzę, po kilkadziesiąt osób na Facebooku, na YouTube. Moi drodzy, dawać, dawać tutaj. Napiszcie, jak są jakieś pytania z mojej strony, żebyście na nie odpowiadali, żebyśmy, tak jak mówię, mieli fajną komunikację w dwie strony. Bo być może, myślę, będę też w stanie wam doradzić w waszych indywidualnych problemach, jak mi je tutaj na czacie napiszecie. No, więc to jest pierwsza rzecz, moi drodzy, którą właśnie chciałem poruszyć, czyli to, żebyście pamiętali po prostu, że. Zanim zaczniecie szukać po prostu winy. Bo bardzo często ludzie oczywiście obwiniają, czy to swojego partnera, czy to swoją partnerkę, czy obwiniają właśnie cały świat, nie? Czyli po prostu całą płeć, na przykład męską, żeńską, czy 74 inne płcie, które tam w Stanach Zjednoczonych próbują wymyślać. Więc zanim ob zaczniecie obwiniać całe grupy społeczne, czy, 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 czy płcie, czy kobiety, mężczyzn, czy, 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 czy swoich byłych partnerów, czy były partnerki, to mówię, warto zaglądnąć po prostu w siebie, nie? I zastanowić się, czy ja przypadkiem nie mam jakichś problemów, które zabieram ze sobą jako taki bagaż, do. Do każdego związku i one sprawiają po prostu, że te związki się rozpadają, nie? No bo nie radzę sobie z czymś. Więc, więc to jest pierwszy aspekt. Słuchajcie, druga rzecz, o której chcę Wam opowiedzieć, to są wartości. I to jest bardzo ważne właśnie znowu, kiedy człowiek chce tworzyć związek na początku, żeby porównać, jakie ja mam wartości, a jakie mam wartości osoba, z którą zaczynam się spotykać, nie? Czyli zastanowić się właśnie, jakie my mamy wartości, czy nasze wartości są właśnie kompatybilne. To jest bardzo ważne, bo bardzo często ludzie, no, zwłaszcza my, mężczyźni, to muszę wam tu przyznać, słuchajcie, myślę, że mężczyźni też mi tutaj przyznają rację. Zresztą, panowie, napiszcie na czacie, czy, czy mam tutaj rację, ale my jesteśmy w dużym stopniu wzrokowcami. Czyli my, no, patrzymy na dziewczynę, wydaje nam się ładna. A często później, jak nie mamy odpowiedniej świadomości, to sobie dopisujemy, że skoro ładna, to pewnie też i fajna, to pewnie już wszystko. Ten i czasem się zakochujemy po prostu w dziewczynie, widząc jedynie jej zdjęcie, albo widząc ją raz w życiu wcześniej, e i już sobie dopisujemy całą resztę, nie? I wtedy pojawia się kobiety też oczywiście często są zaślepione, ale nie tyle przez wygląd mężczyzny, co przez jego sposób zachowania, szar szarmanckość, traktowanie tej kobiety, romantyzm, być może jeszcze jakieś inne czynniki, bycie boyem i tak dalej, na różne rzeczy kobiety. Lecą też, tak, jak my i na różne rzeczy lecimy. Natomiast, natomiast popatrzcie, często się tak dzieje, że człowiek właśnie wchodzi w jakąś relację, tak naprawdę nie znając drugiej osoby, a na pewno nie znając jej, tak naprawdę, wartości, jakie ona w życiu wyznaje czyli co jest dla niej ważne: rzeczy typu uczciwość, zdrada, wiara, sposób na życie. Wasza wizja przyszłości, to co jest dla ciebie ważne, jak chcesz sobie to poukładać życie. Może to nie są rzeczy, które byłyby bardzo romantyczne na pierwszej randce, żeby od razu przyjść z kwestionariuszem i, i na przykład z dziewczynami zacząć opowiadać, dobra droga, no, no, fajnie tutaj, Aniu, fajnie, że mogliśmy się poznać, ale teraz Odpowiedź mi tutaj na parę pytań. Pierwsza rzecz, ile chcesz mieć dzieci, w jakim wieku chcesz mieć dzieci, gdzie chcesz mieszkać, gdzie chcesz pracować, jaki chcesz prowadzić styl życia, lubisz bardziej siedzieć w domu, czy bardziej wychodzić na imprezy i tak dalej. Jakie masz podejście do uczciwości? Do zdrady. Czy pocałunek to zdrada? A może trzymanie za rękę to zdrada? A może to, że usiądziesz komuś na kolanach, to zdrada? A może to, że pojedziesz do kogoś, misiu, to zdrada, nie? Więc. Trzeba sobie te rzeczy uzmysłowić, słuchajcie, bo wtedy człowiek unika wielkiej, no ogromnej ilości problemów, które w związku się mogą przydarzyć. Podać wam parę przykładów? Proszę bardzo, chcecie przykłady? Napiszcie mi tu na czacie, bo coś widzę dzisiaj naprawdę ten czat. Ja nie wiem, czy wam się popsuły palce, czy wam się w telefonach klawiatura popsuła, czy na komputerach, ale coś dzisiaj jesteście tak tutaj, moi drodzy, cichutko, więc albo tak ciekawie gadam, że nie chcecie stracić ani sekundy. Napisanie. Albo tak nudno, że już żeście dawno wyszli. No ale nie, no widzę, że jesteście tutaj, więc dajcie mi znać, moi drodzy, dajcie mi znać. Natomiast popatrzcie się. Czy chcecie przykłady? Napiszcie tutaj. Przykład pierwszy może być taki, popatrzcie, jest dziewczyna i jest chłopak. Mężczyzna, kobieta, nie? Może mają po 30 lat. Spotykają się, zaczynają się umawiać, wszystko świetnie jakoś się tam udaje. I nagle tak, popatrzcie, facet na przykład tak był wychowany i tak przez całe swoje życie sobie funkcjonował, że dla niego dziewczyna nie powinna się spotykać w ogóle z innym mężczyzną gdzieś w restauracji. Dla niego to już jest każde takie spotkanie, to jest randka, nie? Czyli on będzie uważał, że jeśli dziewczyna umówi się z innym mężczyzną na spotkanie w jakiejś restauracji, to już od razu jest zdrada. Podczas gdy dziewczyna wychowywała się w zupełnie innej rodzinie, dla niej na przykład miała, nie wiem, trzech braci starszych, więc normalnym było, że się z chłopami cały czas wychowywała, ma wielu przyjaciół, kolegów, jest z nimi blisko, wcale ze sobą nie sypiają, więc to nie jest to, że ona z nimi od razu związki tworzy, czy zdradę, tylko ona po prostu z tymi ludźmi się spotyka, taki jest jej styl życia, nie? Więc dla niej to jest normalne, że się z kolegą tam na piwo, na, do knajpy, do restauracji czy cokolwiek innego. I dla niej to jest normalka. I teraz tak, ta dziewczyna sobie wychodzi gdzieś na przykład w piątek, mówi: Co, idę z Markiem dzisiaj na kolację. Nagle facet robi takie oczy: Co? Jak to z Markiem na kolację? To już mnie kochasz? To już ze mną nie chcesz być? To już w ogóle nic z tego naszego związku? No i, no i mamy konflikt. Nie i pojawia się wojna od razu cała, nie tam, że sprzeczka mała. Wojna, facet, to już jak w ogóle, co ty za dziewczyna jesteś z innymi facetami? Dopiero zaczęliśmy się spotykać, spotykamy się dwa miesiące, a ty już z jakimś markiem, kurde, na kolację wyjdziesz i co? Po kolacji co? Do mieszkania, do niego czy do ciebie pojedziecie, Nie i facet już zazdrosny, już atak jest, już jest kłótnia, dziewczyna próbuje się bronić. No co ty, człowieku, odbiło ci w ogóle idę z kolegą, znamy się od podstawówki, idę się z nim po prostu pogadać. No, to jest mój przyjaciel. No i widzicie, bo sobie pewnych rzeczy nie wyjaśnili po prostu, prawda? Nie wyjaśnili sobie pewnych rzeczy. A byłoby tak łatwo, żeby na początku, mówię nie na pierwszej rance, wyciągać kwestionariusz, ale gdzieś w pewnym momencie po prostu spróbować ze sobą porozmawiać na różne tematy. Na przykład, od którego momentu dla ciebie to jest zdrada? Czy spotkanie się z drugim człowiekiem, czy rozmawianie, czy SMS-owanie. Słuchajcie, moi drodzy, nie urodziliśmy się wczoraj. Może niektóre te rzeczy mogą się dla was wydać oczywiste, ale no powiedzcie mi, czy nigdy nie widzieliście takich sytuacji, żeby ludzie byli mężczyźni, kobiety tak samo zazdrośni, bo dziewczyna z kimś se popisuje, bo se wysyła maile, bo ktoś. Słuchajcie, ja już widziałem takie tematy, że lajka dostałeś, dziewczyna była zazdrosna, nie? To zresztą przypadek mojego kolegi. Bo mu dziewczyna lajkuje jego zdjęcia i ta się pyta, co to w ogóle za wywłoka tutaj się za tobą ugania? Już chce mi cię zabrać? No i zazdrosna o to, że jakaś dziewczyna na Facebooku lajkowała posty. No naprawdę takie rzeczy są i to jest w cholerę, nie? Więc warto na początku, mówię, wyeliminować już po, jakieś potencjalne problemy na zasadzie takiej porozmawiać ze sobą, dowiedzieć się, nie? Jakie mamy wartości, jak zostaliśmy wychowani, gdzie znajdziemy sobie, o, na przykład dziewczyna mówi... Może dla niej, bo ona sobie do wszystkich mówi, misiu, kochanie, i tak dalej. Ja dla mężczyzny od razu, jaki misiu w ogóle, co ty do brata tak mówisz, i ten, nie? Więc on może powiedzieć, słuchaj, no nie podoba mi się, żebyś tam do wszystkich, kochanie, mówiła, może ja to. Powinniśmy mieć to zarezerwowane dla siebie. No i dziewczyna mówi, no w sumie dobra, nawet nie zwracam na to uwagi, mam to gdzieś. Jak to uważasz, że to jest dla Ciebie ważne, nie ma problemu. Nie? I ludzie się wtedy dogadują, szukają jakichś kompromisów, bo przecież jesteśmy tak różni, jeśli mamy spędzać ze sobą całe tygodnie, miesiące, lata życia, to musimy być w miarę kompatybilni. Więc chodzi o to po prostu, żebyśmy się dograli, znaleźli wspólne ścieżki, prawda? Dowiedzieli się. No, już nie mówiąc o rzeczach arcyważnych, bo to tam, że ktoś tam powie jedno słowo, to nie jest jakiś wielki problem. Ale to na przykład, że ludzie się spotykają przez rok ze sobą, no, unikali tematu, ale nagle się pojawia temat. Mężczyzna myśli. No, i mówi dziewczynie, no to co? To kiedy ślub i kiedy zaczynamy dzieci robić, bo ja chcę mieć piątkę. A dziewczyna sobie myśli, Boże, jak ja nienawidzę dzieci. W ogóle w życiu sobie nie wyobrażam, żeby ja w ciąży była. Nie mam takiej opcji w ogóle. No, kocham go, ale cholera, ja się na to nie zgodzę, nie? No i znowu mamy konflikt, który czasem może być w ogóle nie do przekroczenia. No, jak mężczyzna, dla którego największym marzeniem życia jest mieć ogromną rodzinę? Jakie pięć, dziesięć od razu w ogóle, nie? Jeszcze bliźniaki same po drodze. Więc mężczyzna chce mieć po prostu mnóstwo dzieci, cały dom pełen dzieci po prostu. Żona to ma jak, jak jedno za drugim po prostu. Co tam w ogóle? Już jedno, jedno urodzone, to już robimy następne, nie? A kobieta nie wyobraża sobie w życiu, żeby kiedykolwiek być w ciąży i na przykład mieć dziecko. No i teraz znajdźcie tu rozwiązanie, bo ja tu rozwiązania za bardzo nie widzę. No mogą razem spędzić całe życie, ale ktoś tam będzie być może nieszczęśliwy, no nie? Albo kobieta się całkowicie podłoży i będzie robić wszystko, co mężczyzna chce, no i stanie się taką fabryką dzieci dla niego. Albo mężczyzna nigdy nie będzie mieć rodziny, która byłaby dla niego najważniejsza w życiu. Czyli widzicie, moi drodzy, tutaj różnicę, nie? Jaka się pojawia? Jaka się pojawia różnica odnośnie stylu życia, na przykład. Powiedzmy, że jest kobieta i jest mężczyzna, no i kobieta w Polsce ulokowana po prostu, no korzenie tak głęboko posadzone, że nie da się ich wyrwać, po prostu do wnętrza ziemi sięgają, ma rodzinę, znajomych, przyjaciół, kocha kulturę polską, kocha wszystko, co jest Polska, Polsce, a mężczyzna, mężczyzna na przykład Polski nienawidzi, no nie wyobraża sobie tu mieszkać, już się nie może doczekać, że się stąd wyprowadzi, bo on chce mieszkać w Stanach, bo jemu Ameryka jest w głowie i po prostu Polski nie cierpi i nie wyobraża sobie życia. I teraz znowu, pogódź te dwie osoby, nie? Bo albo dziewczyna zrezygnuje z całej swojej rodziny, zostawi wszystkich przyjaciół, rodzinę, kulturę, ziemię swoją, przodków, wszystko co kochała, i wyjedzie z nim do Ameryki i być może będzie tam całe życie nieszczęśliwa i będzie mu to wypominać jeszcze do końca życia. A albo na przykład mężczyzna. Zostanie w miejscu, w którym nigdy nie chciał być, zrezygnuje ze swoich marzeń, będzie się kisił w jakiejś tam małej miejscowości, może, bo on chciał mieszkać w Nowym Jorku, a on zostanie w jakiejś tam malutkiej miejscowości, i ten, i nie będzie szczęśliwy. Więc popatrzcie, że ludzie muszą tutaj, tak jak królew tu pisze, czy związek, w którym jedna osoba jest wierząca, a druga nie, ma sens. No znowu tutaj, to jest kwestia rozmowy, bo zależy, jak ci ludzie w, przede wszystkim w co wierzą, bo są takie wiary, które nie dopuszczają żadnych wyjątków, nie. Bardzo wielu osób, na przykład muzułmanów, czy. czy, Żydzi, chyba nie, nie jestem pewien do końca. No, są takie religie, na przykład, nie? Jak o buddyzm, na przykład. W buddyzmie to ludzie tu mają totalnie to gdzieś. Po prostu są bardzo na tyle tolerancyjni, że wręcz dla nich jest nieistotne, w co ktoś wierzy. Więc bez problemu mogą wziąć ślub i tak dalej, nie? Chrześcijańska wiara też jest w miarę tolerancyjna tutaj. Ale są religie też takie, które, no, są bardzo restrykcyjne tutaj i może być problem, prawda? Natomiast. Natomiast y, też jest kwestia w, w ramach na przykład danej religii, nie? Co z kwestią na przykład, kiedy no, kobieta na przykład wyzwolona bardzo, ona lubi seks, prawda? I chce na przykład y, chce na przykład, y, no. Chce, chce no, 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 jak najwięcej seksu w jej życiu, po prostu ona to uwielbia i nie zamierza nigdy z tego rezygnować. A mężczyzna na przykład jest tak wychowany, że on dopiero seks po ślubie. No i teraz no, znowu jak ci ludzie mają się dograć, prawda? Więc ważnym jest dlatego, żeby właśnie te wartości swoje nawzajem przeanalizować, prawda? E, żeby, żeby być kompatybilnymi, żeby sobie po prostu nie robić pod górkę w życiu, moi drodzy, bo są pewne rzeczy tak, jak mówię, no właśnie styl życia, miejsce zamieszkania, dzieci, e, jakieś rzeczy związane na przykład. Z, tak, jak mówię, z wartościami też, prawda? I których się nie da przeskoczyć. Ja pamiętam, kiedyś przez kilka miesięcy umawiałem się z taką dziewczyną, która była prawniczką, nie? Była adwokatem znaczy wtedy tam robiła ten i ja pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy, ja pamiętam, że to już był tak naprawdę taki gwóźdź do, trójny, do trumny tego związku, bo rozmawialiśmy właśnie o tam, no o tym, o byciu adwokatem, nie, i ona mówi, no, że ona musi tych ludzi bronić, nie, i czasem dostaje tam jakieś sprawy z urzędu, no i ja zadałem wtedy takie pytanie, no, a co jakby ci dali do obrony na przykład pedofila, który byś wiedział, że, że on już wielokrotnie to czynił, siedział w więzieniu, wyszedł, czyli jakby on się nie zmienił, on dalej będzie krzywdził ludzi i, i co ty byś Zrobiła w takim przypadku, no, no broniłabym go, ja mam obowiązek go bronić. A czy broniłabyś, wiedząc, że on wyjdzie i dalej będzie krzywdzić ludzi, to dalej starałabyś się, żeby on jak najkrócej, naj, naj, na krócej. Yy, siedział w tym więzieniu, nie? No i to było całkowicie niezgodne z moimi jakimiś przekonaniami, z moimi wartościami, które ja wyznaję. Bo uważam, że człowiek no, takich ludzi należy izolować ze społeczeństwa w każdy możliwy sposób, a nie, że tam yy, walczyć o nich o ich dobro, prawda? Więc, więc widzicie znowu pewne wartości takie, które my wyznajemy, rzeczy, które są dla nas ważne. Nie? I mogą być znowu tutaj niekompatybilne, może się okazać, no, że się nie zrozumiecie po prostu, inną macie moralność, inną macie jakąś etykę i wtedy człowiek też może mieć problem, więc po co płacznie na samym początku robić sobie pod górkę, warto te rzeczy na początku samej relacji już po prostu przemyśleć, przedyskutować, no, żeby nie marnować raz, że kilku lat życia na przykład na związek z osobą, z którą no, zupełnie się nie dogadacie, albo narażać się znowu na cierpienie, bo przecież każde rozstanie jest związane z cierpieniem, moi drodzy. Ja też przez to przechodziłem nieraz w życiu, no miłość jest bardzo blisko cierpienia, nie, miłość jest bardzo, no jednym z, chyba najsilniejszym uczuciem, jakie możemy w życiu odczuwać i najważniejszym, takim na, najgłębszym, jakie możemy odczuwać, ale znowu kiedy ta miłość się kończy, no to to cierpienie jest równie duże, prawda, często I, i wtedy można mieć problem, prawda, wtedy można mieć problem, więc ja rozumiem to doskonale, natomiast warto tego po prostu uniknąć, nie, jeśli to jest możliwe. I dołożyć trochę, popatrzcie, ja rozumiem, że miłość to serce, nie? Ale no, relacja i związek to nie tylko serce, ale też rozum. I, I te rzeczy, o których teraz mówimy, no to bardziej są związane troszeczkę z rozumem, żeby też dołożyć jednak, nie być całkowicie zaślepionym po prostu przez swoje wyobrażenie o drugiej osobie. Bo ja, ja opisywałem to w mojej książce, yy, księdze związków, którą kilkadziesiąt tysięcy osób czytało w Polsce yy, i pisałem właśnie, no Kuba to pisze adwokat musi bronić każdego taki zawód. No no ale właśnie Kuba, ja się z tym nie zgadzam. Ja wiem, że jest taki zawód. Dlatego nigdy później już nie myślałem, żeby się spotykać z jakąkolwiek właśnie dziewczyną, która jest adwokatem. No po prostu no nie byłoby to zgodne, nie byłbym w stanie z takim kimś być, wiedzieć, że on po prostu no nie ma tej moralności. Ja bym nie był w stanie, nie? No, więc ja to doskonale Kuba rozumiem, że po prostu się dostaje nawet sprawy z urzędu, które trzeba wziąć, natomiast yy, no ja po prostu tego bym nie zaakceptował, rozumiesz? No, więc, więc, dlatego warto na to spojrzeć. Słuchajcie, moi drodzy, kolejna sprawa. Natomiast, zanim do niej przejdziemy, to słuchajcie, nie pójdziemy nigdzie dalej. Jak nie zobaczę tutaj, przynajmniej jeszcze parędziesiąt łap w górę w sumie na YouTube i na Facebooku, bo widzę, że jest już sporo osób. A dalej łapy w górę się nie zgadzają, naprawdę. Więc bardzo proszę, kto jeszcze tego nie zrobił, jeśli doceniacie moją pracę, to pół. Sekundy Waszego czasu, bardzo proszę o łapkę w górę, moi drodzy. Bardzo proszę o łapkę w górę, kto jeszcze tego nie zrobił? A Marta tu pisze, że nie musi, bo wiem, bo jestem adwokatem, no więc jednak widzisz, Kuba da się. Słuchajcie, kto jeszcze tego nie zrobił, bardzo proszę, łapa w górę, moi drodzy, żebyśmy nakarmili algorytmy, bo oczywiście jesteśmy w no, takiej godzinie, że, że raczej się tu nie spodziewam, żeby było 500 czy 1000 osób, ale, ale im więcej Was, tym lepiej i zresztą ja tą dzisiejszą transmisję tu zostawię, więc będziecie później ją mogli oglądać, ludzie też inni będą mogli zobaczyć, więc duża prośba o dwie rzeczy. Pierwsza, żebyście wrzucili łapkę w górę, druga, żebyście udostępnili tą dzisiejszą transmisję. Bardzo bardzo proszę. Bardzo proszę, żebyście to udostępnili. Możecie wysłać komuś na Whatsappie, na, na Messengerze, możecie udostępnić na Facebooku, na jakieś grupy na Facebooku, byle jakie nawet. Powrzucajcie. Będę wam za to bardzo wdzięczny. Dzięki temu więcej osób z tej wiedzy będzie mogło skorzystać. Sebastian pisze tu. Nie jest łatwo. Ja wychowuję dwie córki. Sam. Matka odeszła 9 lat temu. Zostawiając mnie z dziećmi, nie utrzymuję kontaktu. Muszę sam walczyć każdego dnia. Praca, dom, szkoła. Do, dlaczego tak się dzieje? No tak się dzieje, Sebastian, bo tak się stało. I teraz Ty masz, wiesz, widzisz... Pewną misję w swoim życiu, bo widzisz, wychowujesz te dwie córki swoje sam i nie myślałeś o tym na przykład, żeby Sebastian no, spróbować jeszcze raz jakiegoś związku i żeby ci ktoś pomógł w wychowaniu tych dwóch córek. Być może jesteś w stanie znaleźć kobietę, która będzie bardzo wartościowa i stanie się no, matką zastępczą dla twoich córek, a dla ciebie fantastyczną partnerką, z którą razem będziecie iść. Myślę, że to dla, dla was wszystkich, jeśli znajdziesz dobrą, wartościową kobietę, to. To, to będziesz w stanie po prostu no, mie mieć kogoś, z kim razem przez to życie przejdziesz, prawda? Więc, Sebastian, bardzo podziwiam to, że, że właśnie jesteś w stanie łączyć tak wiele obowiązków, czyli właśnie, no widzisz, pracować, wychowywać, wychowywać te córki, dbać o nie i zapewnić im, ba bardzo to naprawdę wiem, ile z tym jest pracy po prostu, prawda? Bo też mam dwóch synków, wprawdzie moja żona tutaj no większość tych ob obowiązków wychowawczych za mnie robi, prawda? A oprócz tego mamy jeszcze dwie opiekunki do pomocy, które są też sprzątaczkami i ten, więc. Więc no, widzę, ile tutaj u nas osób pracuje po prostu nad czymś, nad czym ty radzisz sobie sam. Także naprawdę podziwiam bardzo Sebastian tutaj, to co robisz, i spróbuj znowu zastanowić się, czy być może nie jest to dobre rozwiązanie, żeby właśnie kogoś sobie znaleźć i być razem, prawda? Natomiast kolejna sprawa, moi drodzy, kolejna sprawa. To są właśnie priorytety, które macie w życiu. Czyli patrzcie, troszeczkę powiązane z tym, co omówiliśmy, ale na przykład od kwestii finansowej. Bo popatrzcie się znowu: wiele, tak jak moi drodzy, pokazują badania, że problemy finansowe są drugą przyczyną najczęstszą rozwodów. Pierwsza przyczyna to wiadomo zdrada, natomiast drugi najczęstszy powód to są problemy finansowe. Że się ludzie po prostu no, mają kłopoty finansowe i się nie dogadują w tej kwestii. I teraz popatrz: znowu, priorytety, które wy macie w życiu. Czy na przykład pieniądze widzisz? Ty możesz na przykład chcesz sobie kupować jakieś gadżety do samochodu, nowe felgi, głośniki, sabufer e, i inne rzeczy, a na przykład twoja żona uważa, że to są niepotrzebne rzeczy i trzeba pieniądze oszczędzać i, 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 i wydawać na dzieci, na szkołę, na wakacje, na tego typu inne rzeczy. Więc znowu, priorytety, które wy macie, prawda? Nie do, nieumiejętność dogadania się w finansach może być dużym kłopotem. Więc warto też te rzeczy obgadać, wiedzieć, jakie ktoś ma podejście, jaki ktoś ma poziom również. E, Jaki ktoś ma poziom inteligencji finansowej? Bo wiele z problemów finansowych często wynika, bo na przykład jedna osoba jest rozgarnięta, no potrafi zarządzać dobrze pieniędzmi, radzi sobie, a druga osoba, no zupełnie nie ogarnia. Ma milion kart kredytowych, z, do, zak, zakredytowana pod korek w jakichś chwilówkach i tak dalej, no i przynosi tylko do domu kłopoty finansowe. I wtedy też z taką osobą życie może być ciężkie po prostu. Więc też trzeba zwrócić na to uwagę. Kolejna rzecz. Czy popatrzcie się. To jest wsparcie, wsparcie, którego udzielacie sobie nawzajem w związku. Bo popatrzcie, moi drodzy, związek to oczywiście fantastyczna rzecz. No tak jak ja mówię, ja jestem, słuchajcie, już z moją żoną, no jesteśmy ponad 10 lat razem. Ponad 10 lat razem, więc całkiem sporo czasu. I oczywiście y, wiem, że związek to nie tylko same, słuchajcie, y, jednorożce tęcze i wszystko usłane fiołkami i kolorowymi kwiatkami. To też często są problemy, to też często są kłótnie. My jesteśmy w związku, o pokażę Wam tutaj w tle, żeby coś fajnego sobie latało. To jest film właśnie z naszych ślubów, bo razem z moją żoną mieliśmy w sumie trzy śluby. Nie dlatego, że się rozwodziliśmy, tylko no, że tak nas, tak musieliśmy to sobie zaplanować. Więc mieliśmy pierwszy ślub w rodzinnej miejscowości mojej żony, taki bardzo tradycyjny, w stylu buddyjskim. Kim, o który tu widzicie teraz z jego ujęcia, e, gdzie tam było noc 250-300 osób, coś takiego. Później mieliśmy drugi ślub na wyspie, który zorganizowaliśmy na kilkadziesiąt osób tutaj, właśnie dla przyjaciół, dla tam najbliższej rodziny na plaży, e, w przepięknym tutaj otoczeniu. No i trzeci ślub to już rok później zorganizowaliśmy dla mojej rodziny w Polsce, gdzie tam było też kilkadziesiąt osób wszyscy wujki, e, właśnie e, ciotki i tak dalej. Więc, więc tam mieliśmy po prostu trzeci ślub. I teraz yy, tu chciał mi przygadać kolega yy, z bardzo niekulturalnym nikiem. Natomiast pisze, że sporo zjadłem Krzysztofie. No kolego, nie akurat nie trafiłeś, bo mam dokładnie taką samą wagę, jak miałem na ślubie. Właśnie biorąc ślub z moją żoną, czyli na tym filmie, zresztą yy, nawet. Yy, Mieszczę się w swoich garniturze, ślubu całkiem dobrze, więc, więc kolego, nie, nie zjadłem sporo od tamtego czasu. Nie trafiłeś tutaj, no spróbuj dalej. Natomiast moi drodzy, natomiast moi drodzy, popatrzcie się. A, czyli o tych ślubach wam opowiadałem, no więc mieliśmy trzeci ślub właśnie dla rodziny w Polsce, no, no po prostu nie mogliśmy wszystkich ludzi w jednym miejscu zgromadzić, to stwierdziliśmy, że my trzy razy będziemy świętować, no bo czemu nie? I teraz popatrzcie się, moi drodzy. To co, to, co w naszym związku jest bardzo ważne, to jest wsparcie, które my nawzajem właśnie z moją żoną od siebie otrzymujemy. W różnych kwestiach, słuchajcie. W, wydaje mi się, że nigdy w życiu bym nie doszedł tam, gdzie jestem, albo byłoby to dużo trudniejsze, jeśli nie moja żona. Moja żona wspierała mnie, słuchajcie, we wszystkim, co robię. Wspiewa, wspierała, chociaż, chociażby nawet to, że, słuchajcie, duża część filmów, które mogliście moje na YouTube oglądać, to kamerzystą właśnie była moja żona ogromną pomoc, która ona mi robiła, przy, da, dawała właśnie przy, przy tworzeniu biznesów. Zresztą dalej pomaga bardzo, w bardzo wielu kwestiach związanych z księgowością w moich firmach, z różnymi sprawami formalnymi, w załatwianiu różnych spraw, kiedy robiłem rezydenturę, kiedy robiłem wizy wszystkie, kiedy składałem w tamtym roku dokumenty obywatelstwo i, i przechodziłem przez wszystkie przesłuchania. No, no, wspiera mnie niesamowicie. Ja tak samo staram się być oparciem i wsparciem właśnie ta, także dla mojej żony, bo uważam, że to jest bardzo Ważne, żeby w związku nie tylko oczywiście być dla siebie jako partnerzy, ale również być dla siebie jako przyjaciele. Ja uważam słuchajcie, dla mnie związek, i myślę, że to jest całkiem niezłe podejście, bo połączenie, właśnie z jednej strony tego żaru, tego ognia, czyli seksualność, czyli. To, jeśli jesteś w stanie utrzymać, ja bardzo się cieszę z tego, że mimo tego, że jesteśmy razem ponad 10 lat, to żona dla mnie jest jak no, największa seks bomba. Jak po prostu y jest kobieta, z którą ja śnię po nocach po prostu o mojej żonie. Tak mamy wspaniałe życie seksualne, że, że, że po prostu, jak ja już mam sobie o kimś marzyć, to to jest właśnie moja żona. I Kolejna rzecz to jest to, kolejna rzecz to jest to w związku, czyli z jednej strony, związek to właśnie powinna być seksualność, i też trzeba nad tym pracować, żeby ta wasza seksualność, ta wasza bliskość, intymność była w stanie przetrwać próbę czasu. Bo to nie jest łatwe, nie? Też trzeba na to w to włożyć trochę pracy i dbać o tę o kwestię. Ale właśnie seksualność, połączenie seksualności, połączenie bycia partnerem, dla się, partnerami, nie? czyli bycia ludźmi, którzy mogą na siebie liczyć i również bycia przyjaciółmi, czyli bycia osobami, które mogą się wspierać, które są dla siebie, które e, no, chcą iść razem przez życie, spędzają fajnie ze sobą czas, są w stanie iść na imprezę i, 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 e, i pojadzie w odwiedziny do rodziny. Po prostu być właśnie połączeniem partnerstwa, przyjaźni i seksu, to uważam, że to jest wtedy związek, który bardzo dużo przetrwa, prawda? Więc, więc to, to myślę jest kolejny ważny aspekt. I słuchajcie, moi drodzy, kolejna rzecz, kolejna rzecz, to są klasy związku i to jest bardzo ważne, słuchajcie. Bardzo znowu chcę Wam przypomnieć o pomocy, bo widzę, że dzisiaj jesteście oporni troszeczkę w tej kwestii. Bardzo Was proszę o pomoc, moi drodzy, żebyście mi pomogli. Jakże możecie mi pomóc? Tak, że wbijecie łapkę w górę, pod tym, czy jesteście na YouTubie, czy na Facebooku, nie ma znaczenia, żebyście wrzucili kciuka w górę. Druga sprawa, żebyście udostępnili chociaż w jednym miejscu albo chociaż jednej osobie tą dzisiejszą transmisję. To naprawdę, na Facebooku macie guzik Udostępnij. Popatrzcie się, można wpisać, kliknąć tu share, po prostu, czy udostępnij i. I udostępnić na grupy, czy na swój profil, czy gdziekolwiek. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, moi drodzy. Bardzo to pomoże, po prostu, żebym ja mógł pomóc większej ilości osób. A po to tu jestem, żeby Wam pomagać. Więc duża prośba o to. Natomiast, moi drodzy, popatrzcie, kolejna rzecz to są klasy związku. Klasy związku. I można powiedzieć, słuchajcie, moglibyśmy wyróżnić sobie trzy klasy związku. Pierwsza klasa, najlepsza, to jest taka, albo może zacznijmy od trzeciej. Trzecia klasa, najgorsza. To jest taka, w której ludzie chcą tylko brać i nie mają zamiaru dawać nic w zamian. Czyli związek, w którym ludzie chcą tylko i wyłącznie po prostu korzystać, chcą tylko czerpać, tylko mają oczekiwania, tylko mają roszczenia, a nic nie dają w zamian. Taki związek bardzo szybko, jeśli jeszcze się nie rozstał, to prawdopodobnie się rozstanie. Klasa druga, lepsza, to jest taka, kiedy chcesz coś dawać, ale tylko wtedy, kiedy otrzymasz coś w zamian. Czyli znowu jest trochę lepiej, ale znowu to jest takie dawanie warunkowe. To jest bycie dla drugiej osoby warunkowe. No dobra, ja zrobię to dla ciebie, jak ty zrobisz dla mnie. No to to jest trochę lepsze, ale to dalej no, jest jeszcze słabe. Pierwsza klasa, najlepsza, to jest klasa, w której ludzie chcą dawać, nie oczekując nic w zamian. Oczywiście nie chodzi mi tutaj, moi drodzy, znowu o patologię, w której no, jedna osoba tylko daje, a druga tylko bierze, ale związek, w którym po prostu chcesz. Jak najlepiej dla swojej żony, czy męża, partnera, partnerki dziewczyny, chłopaka. Jak najlepiej dla tej osoby. Chcę, żeby jej było jak najlepiej. Jak najprzyjemniej, jak najlepiej. I ona chce tego samego dla ciebie. Czyli znowu popatrzcie się, ja widzę, ludzie strasznie narzekają. Ja wiem, że w świecie zachodnim, w kwestii relacji. No, sprawy nie idą w dobrą stronę. Z tego powodu, po prostu, że jest straszna walka między mężczyznami i kobietami, rozwój i feminizmu, i jakiegoś szowinizmu w drugą stronę, i mężczyźni, z coraz więcej jakieś tam, nie wiem, ktoś pisał o jakiś, czytałem o tym, właśnie, że jakiś red pill, czy tego typu jakieś różne ruchy, że oni chcą żyć bez kobiet i w ogóle, że kobiety do niczego im nie potrzebne. Takie podejścia z drugiej strony, kobiety narzekają tylko na mężczyzn, i taka walka ze sobą, i takie dążenie po prostu do tego, że ja jestem silny, niezależny, nikogo nie potrzebuję w życiu i w ogóle nie mam. Zamiaru tworzyć żadnego związku. Co się przekłada też na, na, na ilość rodzin, które powstają na zachodzie. Nie? Więc, więc nie, nie, bardzo dużo jest teraz uważam, właśnie takiej roszczeniowości, takiego czegoś, a po co mi kobieta, skoro ja mam wszystko tutaj, e, po co mi mężczyzna, i tak dalej. Tego typu właśnie podejście, no i to ludzie z takim podejściem to raczej będą mieć bardzo duże wyzwanie, żeby stworzyć właśnie związek kiedykolwiek szczęśliwy. Bo właśnie w związku szczęśliwym nie chodzi o to po prostu, żeby tylko oczekiwać, tylko wymagać. Zupełnie przeciwnie. Chodzi o to właśnie, żeby dawać, ile jesteś w stanie najwięcej od siebie, no i, i znaleźć taką osobę, która też ma podobne podejście. I wtedy ten związek naprawdę będzie szczęśliwy. Wtedy ludzie są w stanie być ze sobą całe życie. Kiedy to jest ta pierwsza klasa związku? Słuchajcie, zanim odpowiem, bo widzę dużo fajnych tematów poruszyliście w pytaniach, to zaraz sobie do nich przejdziemy. Natomiast chcę Wam przypomnieć o bardzo ważnych dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że słuchajcie, w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę dla Was zupełnie za darmo całe szkolenie. Poczekajcie nam, bo nam się film skończył. A wy nic nie mówicie, <laughs> więc jakieś się tam propozycje pojawiły. Natomiast słuchajcie, w najbliższą niedzielę o godzinie 10 poprowadzę za darmo zupełnie dla Was szkolenie o tym, jak budować nawyki. Bardzo ważne szkolenie. Pokażę Wam tam bardzo, bardzo skuteczne strategie, jak właśnie w życiu, moi drodzy, zbudować dla siebie odpowiednie nawyki, jak pozbyć się złych nawyków. I nawyki są znowu bardzo ważne, ponieważ nawyki są tym, co będzie Wam gwarantować, że Wasze życie idzie do przodu. Na przykład, jeśli chcesz nauczyć się języka, to musisz oprzeć to odpowiednie nawyki, czyli codziennie, na przykład, poświęcać pół godziny na naukę języka. Chcesz zadbać o swoje zdrowie, kondycję, sylwetkę, no to musisz zrobić nawykiem uprawianie sportu i odpowiednie, na przykład, odżywianie. Chcesz zadbać o związek i zbudować szczęśliwy związek, to znowu, moi drodzy, nie inaczej, tylko trzeba to oprzeć o nawyki. Słuchajcie, ja mam nawyk na przykład taki, jeśli chodzi o związki, że w każdy poniedziałek o godzinie 17 mam randkę z moją żoną. I naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy kiedykolwiek to przekładali. No chyba, że nie wiem, przyjeżdża rodzina w odwiedziny czy coś, no to wtedy robimy wtorek, na przykład, prawda? Natomiast mamy randkę zawsze w poniedziałek o godzinie 17. .00. Niedługo myślę wrócimy i będziemy mieć randki w poniedziałek i czwartek o 17, .00, bo ja lubię moją żonę i lubię mieć z nią więcej randek zrezygnowaliśmy z czwartków na pewien czas, no jak się urodził nasz drugi synek, to, 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 to żona chciała tam trochę więcej czasu mu poświęcać, poza tym też ciężko było dwa dni w tygodniu każdym wygospodarować i ogarnąć, więc zrobiliśmy tylko poniedziałki, ale może wrócimy do poniedziałków i czwartków. I popatrzcie teraz, moi drodzy, to jest fantastyczna zasada, żeby właśnie mieć zagwarantowane to, że wasz związek cały czas jest na odpowiednim poziomie, bo... Słuchajcie, fajnie jest, jak się jest nastolatkiem, jest czas, żeby z dziewczyną spędzać każdy wieczór, czy z chłopakiem, jesteście razem i macie czas na randki. Ale kiedy przychodzi tak zwana proza życia, i pojawiają się obowiązki, czyli pojawia się to, żeby właśnie. Że trzeba dzieci do szkoły zawieźć, że dziecko zachoruje, że trzeba nakarmić, że jest praca, są kredyty do spłacenia, są sprawy codzienne do załatwienia. To często, słuchajcie, nie tyle jest ciężko czas wygospodarować na to, żeby właśnie zadbać o związek, ale często w ogóle jest. Ciężko zagospodarować czas, żeby pomyśleć w ogóle o tym, że trzeba zadbać o związek. Ja to doskonale rozumiem i tak patrzę na to z, z jakiejś, nie wiem, z poziomu osoby. No, no, mówię, mamy dwie opiekunki, sprzątaczki w domu, ja mam wolność finansową, nie musimy pracować z żoną 10 godzin dziennie, więc na pewno mamy dużo łatwiej teraz. Wcześniej musieliśmy sobie na to za, zapracować, nie? Natomiast teraz mamy dużo łatwiej niż większość rodzin w Polsce. Ale ja też pomagam ludziom od 20 lat poza tym też nie zawsze byłem bogaty. I, i, i wiedziałem po prostu, jak, jak wygląda pre, no normalne życie, tak, które prowadzi większość rodzin i wiem, że te obowiązki często zajmują tyle czasu i energii człowiekowi, że już nie ma siły później na myślenie o związku. Natomiast, żeby związek was, was przetrwał, to, to ludzie potrzebują, potrzebują, żeby ze sobą, ze sobą, intymnie, bez dzieci, bez rodziny, bez kumpli, bez całej reszty, po prostu, żebyście byli dla siebie chociaż jeden wieczór raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, chociaż raz na miesiąc, ale raz na miesiąc uważam, że to za rzadko żebyście mieli czas dla siebie, tą randkę, kiedy jesteście w stanie porozmawiać, dowiedzieć się, co u was tak naprawdę słychać, opowiadać sobie różne historie, mieć gorący wieczór, kiedy jesteście tylko we dwoje i nie przeszkadza wam dziecko czy cokolwiek innego, tylko jesteście dla siebie. To jest bardzo ważne i to jest, słuchajcie, to trzeba też nawykiem uczynić, bo tak jak mówię, w wirze codziennego życia zapomnijcie o tym, zapomnijcie o tych sprawach, a jak zapomnijcie wystarczająco długo, to to może mieć katastrofalne skutki dla waszego związku. Więc ja wam chcę pokazać właśnie, jak nawyki, te większe i te mniejsze, tworzyć w niedzielę, oczywiście o różnych nawykach będziemy, nałogach będziemy mówić, jak się tworzą nawyki, jak zamienić nawyki złe na dobre. Fantastyczne szkolenie, słuchajcie, ktoś jeszcze nie zapisał, jeszcze raz wam linka wklejam, ale, znaczy, dobra, to drugi link, natomiast... Zapraszam Was, natomiast też Wam chcę przypomnieć, że słuchajcie, w tym tygodniu macie bilety na Wielką Szkołę wygranych za pół ceny. I co więcej, bilety Normal są już prawie wy wykończone. Już po prostu później nie będzie tych najtańszych biletów, jak sobie ich teraz nie kupicie. A żeby wam to pokazać, żeby słuchajcie wam pokazać, jak to wygląda, to popatrzcie się, moi drodzy. Możecie sobie wejść. Tu wam podałem stronę szkoławigranych.pl. Tam możecie od razu poczytać o, o naszym wydarzeniu. Możecie więcej informacji się dowiedzieć. Natomiast na, na stronie właśnie zobaczyć, kto przede wszystkim będzie. Ehm. Widzę, że jeszcze jednego prelegenta nam informatyk nie dołożył, a chciałem wam pokazać. Natomiast prawie wszystkich prelegentów macie tutaj, popatrzcie się na stronie. Zaraz dojdzie, myślę, w ciągu godzinki dojdzie jeszcze jeden, bo macie tutaj Ryszard Chmura, Peja, Jurek Owsiak, Fryderyk Karzełek. Dojdzie jeszcze za chwilę Marcin Osman, Joanna Jędrzejczyk, Robert Marchel, Daniel Siwiec, ja, czyli Krzysztof Król, Jan Gajos, zespół letni. Słuchajcie, to jest lista prelegentów na wielką szkołę wygranych. Macie szansę wziąć, moi drodzy, udział w 8 i 9 września w największym wydarzeniu tego roku, być może największym wydarzeniu dekady. Kilka tysięcy osób spotka się w na w Krakowie właśnie w piątek i sobotę, żeby przeżyć coś niesamowitego, czego nie znajdziecie w żadnym innym miejscu. Czyli piątek, dzień prelegentów, słuchajcie, wystąpienia prelegentów do późnych godzin wieczornych, gdzie będziecie mieć szansę uczyć się od ludzi z różnych branż, ale ludzi, którzy osiągnęli wielkie sukcesy, ludzi, którzy są, no, są no, ekspertami w tym, co robią, Taka Jona Jędrzejczyk, to jest mistrzyni świata kickboxingu Muay Thai, MMA, mistrzyni federacji UFC, czyli zdobyła, jeśli chodzi o sporty walki, praktycznie wszystko, co się da osiągnąć na świecie. I taka dziewczyna będzie Wam opowiadać o tym, co osiągnęła. I, i, I są tu również ludzie, Ryszard Chmura, którego być może część z Was nie zna, ale to jest ludzie z biznesu tego człowieka znają, bo to jest człowiek, który zrzesza przedsiębiorców w Polsce, pomaga przedsiębiorcom rozwijać biznes. Ma w swoich organizacjach BNI i Corporate Connections miliarderów, najbogatszych ludzi w Polsce, co tworzą największe biznesy, tysiące przedsiębiorców i tych małych, średnich, dużych, potężnych, więc macie tutaj człowieka od biznesu, macie Peja, czyli raper, który od całych dekad jest na topie i ma tak inspirującą historię, on przeszedł przez tyle w życiu i dalej, moi drodzy, był w stanie zbudować szczęśliwe życie, że od niego, jak usłyszycie tą historię, to naprawdę no, zainspiruje was to na całe życie. Jurek Owsiak, który zebrał, moi drodzy, 1,75 miliarda złotych, tworząc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od kilkudziesięciu lat. Kiedy jeszcze byłem dzieciakiem, to on już organizował te wydarzenia. Największy festiwal w Europie stworzył, Poland Rock Festival, dawniej w przystanek Woodstock. Więc macie tu takich, no perełki po prostu i w sobotę niesamowita przygoda właśnie w głąb, możecie na stronie przeczytać tutaj, w głąb, słuchajcie, waszego umysłu, żeby poradzić sobie z traumami, przerobić swoją przeszłość, ale również zbudować sobie odpowiednią pewność siebie, zaplanować swoje życie i później no, nauczyć się, jak ten plan zrealizować. Więc niesamowita przygoda, słuchajcie, wiele ćwiczeń różnych, które no, jak przeżyjecie, to zapamiętacie je na całe swoje życie, to wam gwarantuję i popatrzcie się, w tym tygodniu macie bilety za pół ceny, to raz, ale dwa. Bilety Normal już się kończą. Popatrzcie się. To jest, jak wejdziecie później, jak sobie tu klubi, kupicie którykolwiek z guzików, to was przekieruje na stronę Ticketmaster, czyli firmy, która dla nas sprzedaje bilety. To jest jedna z największych na świecie firm w ogóle, które zajmują się sprzedażą biletów na wydarzenia. Popatrzcie się. Sektor, moi drodzy, A5, cały wyprzedany. A6. Doszli nam właśnie partnerzy, którzy kupili od nas mnóstwo biletów. Tu macie jeszcze bilety Normal, ale popatrzcie się. Zostały pojedyncze miejsca. Tu pojedynczych kilka miejsc. Więc prawdopodobnie no dzisiaj, jutro, w tym tygodniu te bilety już się skończą, później będziecie mieć dalej możliwość kupna biletów. Ale to już będą bilety droższe, nawet jak będą w promocji. To będą silver, gold. Tutaj macie, popatrzcie, jest ich więcej: silver, gold. Natomiast rezerwujcie, moi drodzy, bo po prostu no, z, później będzie i drożej i będziecie mieć gorsze miejsca. Popatrzcie się, już wszystkie miejsca przy płycie są wyprzedane. Cała płyta, prawie tysiąc osób na płycie, już jest wyprzedana. Więc kilka tysięcy osób będzie na tym wydarzeniu. Będziecie mieć szansę poznać niesamowitych ludzi, ale przede wszystkim, właśnie tak się zainspirować, tak się naładować energią do działania, tak się zmotywować do działania, że przez całe tygodnie czy miesiące po tym wydarzeniu będziecie po prostu latać na 200% swoich możliwości. Zobaczycie, co się będzie działo. A jak chcecie zobaczyć, jak wygląda, proszę bardzo, tak wygląda szkoła wygranych, tak było w 2020 roku, gdzie mieliśmy mniejszą, jednodniową, były tylko 2,5 tysiąca osób, to było największe szkolenie, słuchajcie, jakie się odbyło, to popatrzcie się, co się działo na takim wydarzeniu. A teraz będziemy mieć kilka tysięcy osób, jeszcze więcej osób, więcej prelegentów, dwa dni, jeszcze z większą, słuchajcie. Na większą skalę całe wydarzenie zorganizowane. Więc no ktoś z was to, to przegapi, a macie bilety no, za 200 zł, złotych najtańsze, a najlepsze za 300 kilkadziesiąt złotych. Ktoś z was, kto to przegapi, będziecie żałować całe życie, moi drodzy. Bo no, za grosze praktycznie możecie przeżyć coś niebywałego, co zmieni wasze życie. A popatrzcie się na jaką skalę po prostu my to wydarzenie organizujemy. No czegoś takiego nie znajdziecie w całej Polsce. A, a nawet nie sądzę, czy w całej Europie znajdziecie tego typu wydarzenie po prostu. Popatrzcie się. No, takie rzeczy się będą dziać. Zabawa, impreza będziecie się tak bawić, jak się jeszcze nigdy w życiu nie bawiliście. To wam mogę też zagwarantować. Zresztą ja będę grać muzykę, więc <laughs> innej opcji nie ma tutaj. Także rezerwujcie sobie bilety. Słuchajcie, kto jeszcze nie ma, to wchodźcie na szkoła wygranych. Rezerwujcie, moi drodzy, bo tak wam mówię, będziecie bardzo żałować, jeśli ominiecie. A nawet jeśli teraz sobie jeszcze nie zarezerwujecie biletów, to i tak będziecie żałować, bo później będziecie mieć droższe i gorsze miejsca. No, ale ja lecę z pytaniami, słuchajcie, waszymi. Proszę bardzo, już patrzę. Tu pisze Ania na Facebooku. Kiedyś moimi priorytetami były finanse, zdrowie, edukacja, rodzina i przyjaciele, ale po tym, jak zdrowie mi poszło, to i finanse były mniejsze. Moje priorytety obecnie to zdrowie, rodzina, finanse, kreatywność, pracowitość, aktywność. Jakie są Wasze? No to już tam odpisujcie. Tu ktoś pytał, poczekajcie. Mm -mm. Może facet nie płaci za randki, nie jest mężczyzną, tylko gada jak baba. No i a dobra, to już ktoś tam skasował komentarz chyba. E, Karol pisze, powiem tyle, że nie, każda, nie zawsze każda dziewczyna traktuje spotkanie jako randkę. Jeśli to powiesz, co mówi, co nie, to tylko spacer tylko, lub spotkanie z doświadczenia. Wiem, że sporo dziewczyn daje, że ten gość musi dawać więcej niż ona. Oczywiście nikogo nie oskarżam, są różni ludzie. Karol, ale to, to nie ma znaczenia. To ja ci mogę powiedzieć, że wśród dziewczyn są na pewno blachary. Takie, która jak masz lepsze BMW, no to, 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 yy, to zostawi swojego chłopaka dla ciebie, bo ty masz lepsze BMW. Na pewno są dziewczyny, którym musisz kupić torebkę, telefon, drogą sukienkę, żeby się w ogóle z tobą mówiła. Na pewno są dziewczyny, które wprost po prostu biorą pieniądze za usługi seksualne czy usługi spotkań. Na pewno są też dziewczyny, które będą cię oszukiwać, zdradzać. Na pewno są też takie i to w Polsce, które mogą cię nawet zamordować. A co wy myślicie, że nie ma? Przecież, no to by nie było, ktoś te morderstwa dokonuje. Więc są źli ludzie, na pewno są mężczyźni tak samo, którzy będą zdradzać, którzy będą chlać, bić, maltretować, torturować i nawet zabijać. Ale czy to jest powód do tego, żebyśmy my rezygnowali całkowicie z miłości w życiu? No nie. To po prostu trzeba się właśnie nauczyć, jak krytycznie podchodzić do ludzi, w jaki sposób rozpoznawać wśród ludzi. Właśnie te dobre jednostki i te złe jednostki, i wtedy spokojnie można życie przeżyć. Popatrzcie się, moi drodzy, oczywiście, że wejście, wejście w związek, w relacje, wiąże się z pewnym ryzykiem zawsze. No jesteśmy tylko ludźmi, nawet jak spotkasz najcudowniejszą osobę na świecie, to może za 20 lat, nie wiem, ta osoba ciężko zachoruje psychicznie i właśnie takie ci numery wykręci, których w życiu byś się nie spodziewał. Ale w życiu wszystko jest obarczone pewnym prawdopodobieństwem. Przecież każdego dnia, jak wsiadasz do samochodu i wyjeżdżasz na autostradę, na przykład na jakąś obwodnicę, jedziesz 140 km na godzinę, a wszyscy dookoła ciebie jadą z podobną prędkością. To czy jest szansa, że zdarzy się wypadek? Oczywiście, że tak. Czy jest szansa, że będzie jakiś kretyn pod prąd? Oczywiście, że tak. Czy jest szansa, że ktoś będzie jechał 250 i w ciebie wjedzie na przykład i spowoduje karambol? Oczywiście, że tak. Ale jednak wsiadamy dalej do tego samochodu, i przyjmujemy pewne założenie, że tak jest prawdopodobieństwo wypadku, jeśli ja będę jechać w miarę dobrze i mieć dookoła się rozglądać, że jest tak małe, że zamierzam jeździć w życiu samochodem, rozumiecie? Więc. Więc, więc moi drodzy, to jest to jest tak samo jest w związkach, nie. No, wchodzisz w związek i liczysz po prostu na to, starasz się, mówię, trzeba właśnie spojrzeć na pewne rzeczy, pewne rzeczy przedyskutować, na pewne rzeczy zwrócić uwagę, zanim w ten związek się wejdzie, nie, żeby odrzucić już pewną ilość osób, które na samym wstępie z dużym prawdopodobieństwem mogłyby być dla ciebie bardzo niekorzystne, jeśli chodzi o związki, prawda? Natomiast później trzeba przyjąć po prostu ok. To ja zaufam i zobaczę, co z tego mi wyjdzie, prawda? Więc, więc, tak jak Wam mówię, moi drodzy, no, no, trzeba, trzeba jednak pewność zaufanie mieć po prostu i w życiu no, nie liczyć, nic nie ma pewnego w życiu, tak naprawdę, i żaden człowiek nie jest pewien. Maja kompromisy Krzysztof, dla mnie to jest bardzo ważne w związku, In, inaczej prędzej czy później wszystko się rozpada albo po prostu jedna ze stron staje się ofiarą poprzez swoje ustępstwa w każdej sferze życia, wiem co mówię, bo mam aż cztery związki za sobą, tak jak mówisz, nie można tylko brać, trzeba też dawać coś od siebie, oczywiście, że tak, tutaj poruszyłaś bardzo ważny temat właśnie tych kompromisów, do tego też dzisiaj przejdziemy, mam to na liście, właśnie żeby nauczyć się właśnie dogadywać w związku, słuchajcie, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, patrzcie się, nawet jak znajdziesz no, osobę, która jest w 100% kompatybilna ze sobą, znajdziesz dziewczynę, która jest piękna, seksowna, najlepsza w łóżku, ma te same wartości co ty, kocha cię, świetnie cię traktuje, no i jest normalną, zdrową osobą. Ale czy to znaczy, że ta dziewczyna nigdy w życiu nie popełni błędu? <grych> czy to znaczy, że ona nigdy jej nie puszczą nerwy? Ona nigdy nie zrobi czegoś kurczę głupiego? Nigdy nie zrobi czegoś, co cię skrzywdzi? No, możesz, mogę ci powiedzieć, masz pewne, jak w banku, że kiedykolwiek ta osoba, jak spędzisz z nią kilkadziesiąt lat życia w związku, to na pewno cię kiedyś skrzywdzi, obrazi, yy, trochę oszuka, yy, bo może chciała dobrze dla ciebie, nie? I tak dalej, albo dla tego związku, albo dla rodziny, może popełni jakieś błędy i to też trzeba się nauczyć wybaczać. O kurczę, no jakie to jest ważne. Nauczyć się trzeba wybaczać. Iść właśnie na pewne kompromisy, dostrzegać w drugim człowieku, że to jest tylko i aż człowiek. A ludzie popełniają błędy i zawsze je będą popełniać, nie? Bo jak człowiek tylko liczy po prostu na ideały, czyli właśnie popadnie w perfekcjonizm i, i nie zostawia sobie tego pola pewnego no, marginesu błędu, nie? W związku to będzie bardzo nieszczęśliwy, bardzo będzie nieszczęśliwy, bo po prostu nie ma ludzi idealnych. Teresa pisze, mam bilet dalek, gdzie nocleg. No, gdziekolwiek chcesz, Kraków, Teresa, jest akurat. Zresztą, piękne imię moja mama też ma na imię Teresa. Kraków to jest miejsce akurat tak bardzo turystyczne, a we wrześniu akurat tych turystów aż tak dużo nie ma, więc macie do dostępu tyle hoteli, hosteli, Airbnb, mieszkań, że myślę, że coś sobie dla siebie znajdziecie, moi drodzy. Wojciech, więc tak wyglądają tajskie reklamy. Fajnie wyskoczyły po ślubie, ogólnie yy, by się poszło wszystko. Oglądam cię od lat powodzenia. Dziękuję bardzo, Wojciech. No, tajskie reklamy są specyficzne. Na pewno są zupełnie inne niż polskie, to wam mogę powiedzieć. Paweł, cześć Krzysiu, brakuje mi na twoim kanale serii wywiadów. Czy masz zamiar wznowić serię? A mam taki plan, Paweł. To dobrze trafiłeś, bo mam taki plan. Tylko na razie cały czas swój zawodowy poświęcam na przygotowanie dla Was wielkiej szkoły wygranych, moi drodzy. Bo to jest tak ogromna ilość pracy, żeby przygotować takie wydarzenie. No ale zobaczycie już 8-9 września, że było warto. Że było warto. Dobra, patrzę na YouTube na Wasze pytania. Mm. Już patrzę tutaj, w jakim języku rozmawiam ze swoją żoną. Rozmawiamy po tajsku i po angielsku. Taki miks. Dorota, ja lubię seks, dlatego po nieudanym małżeństwie dążę do związku. No i bardzo dobrze. Ja Wam powiem też, moi drodzy, słuchajcie, ja w życiu sporo randek miałem kilkanaście związków w sumie miałem i tych krótszych, dłuższych, i takich po kilka lat, i takich po kilka dni, i tygodni. I powiem Wam, że no najlepszy seks to jest w związku. Jak jesteś z osobą, którą kochasz, i, i, i oboje, jakby oboje się kochacie i chcecie być razem i, i zależy wam na sobie, to, to seks to jest do nieporównywalny z niczym innym, bo jak dołączysz do, wiesz, do, do po prostu tej, tej, tych pierwotnych, wiesz, hormonów, e, tej żądzy, dołączysz jeszcze miłość, o kurczę, no to to jest coś nieporównywalnego, po prostu to jest inny poziom doświadczenia, to, to nie masz szans po prostu na żadnym jednodniowym spotkaniu, czy nawet jakimś tam, tam luźny, lu, luźnej relacji, nie, masz, nie jesteś w stanie tego po prostu pobić. Dawid, ja pytam o takie rzeczy na pierwszym spotkaniu albo pierwszy dzień pisania, słabo to wychodzi, bo uciekają gdzie pieprznośnie. To powiedziałem, no to może nie na pierwszym, Dawid, spotkaniu. No, a miałem ostatnio podobne podejście, że po co mi dziewczyna? W sumie zauważyłem, że jest bardzo dużo facetów, którzy nie są ładni, ani bogaci, a mają ładne kobiety. No, no, bo dziewczyny nie patrzą na wygląd, to już Wam powiedziałem. Dziewczyny aż tak na wygląd nie patrzą. Jak my. My jesteśmy bardziej płytcy jako mężczyźni. E, pod tym względem. Krzysiek, czy z perspektywy czasu uważasz, że niektóre treści w swojej książce o związkach są nieodpowiednie do tego, żeby zbudować szczęśliwy związek? Nie, nie, nie uważam, Krzysiek. Nie uważam, żebym cokolwiek stamtąd wyciął. Pisałem wprawdzie kilkanaście lat temu tą książkę, ale nie uważam, wiesz, żeby, żeby cokolwiek tam trzeba zmieniać. Na pewno nie więcej niż 1%. Może gdzieś tam dojrzałem do pewnych innych spraw, żeby inaczej do nich podejść, ale, ale jest to dobre, dalej bardzo dobra książka, naprawdę. Kolman pisze, cześć, widzimy się w Krakowie. No pewnie, że się widzimy, 8-9 września, spotkamy się na żywo. Alicja, czy przez stały termin randek nie wkrada się rutyna? Nie, ale Alicja, rutyna jest dobra. Rutyna w wielu przypadkach jest dobra. To, że masz jeden termin, to nie oznacza, że na tej randce nie można sobie czegoś śpieszyć, urozmaicać. Natomiast to jest akurat dobra rutyna. Naprawdę, moi drodzy. Randka, która jest rutyną, jest dobrą randką. My mamy przeważnie randki w domu, bo jest nam po prostu najwygodniej. Mamy fajną restaurację niedaleko domu, ale już jakoś tak w domu jest nam wygodnie. Ale mamy randkę czasem na tarasie, czasem na dachu, czasem przy basenie, czasem jak deszcz pada i tak zacina. Bo tu w Tajlandii, jak deszcz pada, słuchajcie, to czasem pada tak. Ja mam tutaj akurat taki długi dach przed sypialnią, który ma na szerokość, no spokojnie, z 12 metrów, a długi jest na. Ze 4 metry i on tak schodzi w dół. A czasem, jak deszcz pada, to przez tych 12 metrów pada z jednej strony i wypada z drugiej, bo pada po prostu bokiem. Tu jest tak silny, taki silny huragan czasem, że po prostu wiatr tak wieje, że ten deszcz pada bokiem. Więc czasem to nawet pod dachem nie ma się gdzie schować, jak mamy naszą randkę, więc wtedy sobie w salonie siedzimy. Więc czasem mamy inne miejsce, czasem coś innego sobie zjemy. Czasem, in... I oczywiście za każdym razem jakiś później inny film, bo lubimy sobie film obejrzeć później. No, więc jakiś film inny obejrzymy, inny jest seks, inne. Jest słabe spotkanie, więc to nie jest rutyna. To akurat, że tarantka jest o danym czasie, to jest bardzo dobra rutyna. Naprawdę, doskonała. Ehm. Tu patrzymy dalej na pytania. Dawid powiedziałeś, że w związku chodzi o dawanie. A kiedy szukałeś kiedyś kobiet, to miałeś takie samo myślenie, to nie jest przypadkiem tak, że ludzie szukają związku, bo mają potrzeby na przykład seksualne. Nie, to jest y, Dawid, nie miałem, miałem zawsze takie podejście. Też chciałem dawać, oczywiście też patrzyłem na to, czy, czy, czy partnerka też daje od samego początku. No bo jak chciała tylko brać, no to widziałem, że to już związek pierwszej kategorii nigdy nie będzie, prawda? Natomiast y, natomiast jak już znalazłem dobrą dziewczynę, która też y, jest w stanie mnie kochać i wiesz, i, 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 i też być dobra dla mnie? No to już już patrzyłem na dawanie. Natomiast oczywiście, że ludzie mają potrzeby seksualne, na przykład, to, to jest normalna sprawa. I trzeba o nie zadbać i swoje, i partnera, czy partnerki, prawda? Ja uważam, że seks jest bardzo ważny w związku. Naprawdę ludzie, którzy mówią albo po prostu są aseksualni, czyli nie potrzebują tego seksu, no takie mają hormony, taki mają organizm, że, że jest im to niepotrzebne. Jak dwie takie osoby się spotkają, to nie ma problemu. Ale jak się spotka jedna osoba, która ma wielkie potrzeby i druga osoba, która nie chce zaspokajać tych potrzeb, no to raczej takiemu związkowi nie wróżę wielkiej przyszłości. Ktoś te potrzeby sobie gdzieś tam zaspokoi. Krzysiek, czy jest sens pisać z dziewczyną na Instagramie, Facebooku, czy lepiej umawiać się tylko na spotkania, jeśli już to dzwonić? Tak, nie ma sensu, zupełnie tekstowo, napisałem o tym w książce mojej, tekstowo nie ma sensu w ogóle się komunikować, jeśli chodzi o relacje, bo to jest zawsze skazane na porażkę. Przede wszystkim nie ma tam po prostu emocji, nie ma mowy ciała, nie ma komunikacji niewerbalnej, czy komunikacji tonu głosu tych spraw, więc na pewno się nie uda. Więc trzeba jak najbardziej, trzeba jak najbardziej po prostu... Jak najlepiej dzwonić, a jak najlepiej się spotkać jak najszybciej. Bartek, czy sprawdzanie telefonu partnerce przez partnera jest w porządku? I czy na przykład jak partnerka rozmawia z obcym mężczyzną, a mężczyzna nic jej nie robi, tylko pyta się o drogę, a później partner robi partnerce awanturę? Dlaczego rozmawia z obcym mężczyzną? Bartek, no to słuchaj, tak jak powiedziałem. Trzeba sobie pewne rzeczy ustalić na początku. Na pewno sprawdzanie telefonu nie jest OK aczkolwiek, wiesz, ja na przykład z moją żoną, to, to, to mój komputer ona może sprawdzać, mój telefon może sprawdzać, mój yy, 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 ja w jej telefonie też ona mi daje, coś potrzebuje, nie wiem, żona mówi, weź tam coś sprawdź i ten, więc jakby my nie mamy tam przed sobą jakichś sekretów, więc to nie jest problem, ale nie, nie sprawdzam jej też telefonu, żebym jej nie ufał w jakimkolwiek sposób, mamy oboje ustawione też śledzenie siebie nawzajem, Śledzenie siebie nawzajem, czyli, czyli mogę sprawdzić w tym momencie, w tej sekundzie, gdzie moja żona jest, ale to dlatego, bo to jest po prostu raz, że jakby nam ktoś diabnął telefon, kiedykolwiek, to jesteśmy w stanie go odzyskać dzięki temu. Druga sprawa, że po prostu jest to wygodne. Ja nie muszę do żony. My mamy tak duży dom, że czasem no, często dzwonimy do siebie, albo często ja patrzę po prostu na mapie, mogę w domu zobaczyć, popatrzcie się zresztą, mogę zobaczyć, o, gdzie jest moja żona, nie. Proszę, pokazuje mi tutaj na iPhone'ie, w domu po prostu ja jestem tutaj, a żona jest gdzieś tam, więc zobaczyć, albo żona gdzieś jedzie, to nie muszę się jej pytać cały czas, kiedy wrócisz, czy coś, czy gdzie pojechałaś, jak ja, ja coś tam bym chciał od niej, tylko patrzę sobie na mapkę i od razu wiem, więc jest to wygodne, ale mówię, no nie mamy przed sobą sekretów, ja tam nie uciekam przed żoną, na imprezę szczerze mówiąc, jak ja idę, to już moi koledzy też się nauczyli, bo mam wielu znajomych, którzy próbują generalnie uciekać od swoich partnerek z jakiegoś powodu i na imprezę to oni chcą w męskim towarzystwie i tak dalej, a dla mnie to najlepsza impreza ja mam z moją żoną. I, 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 I nawet jak szliśmy tutaj, nie wiem, znajomi wychodzili do klubu ze striptizem, to najlepszy fan jest z moją żoną i tak dalej. Jak idziemy tam razem, po prostu, ja się lepiej bawię z moją żoną niż bawiłbym się sami. Nawet jak idziemy z kumplami, to moja żona jest po prostu na tyle wyluzowana jest na tyle koleżeńska, że oni też mają lepszy czas, robi żarty różne i tak dalej, więc. Więc po prostu no my mamy fajną właśnie taką przyjacielską też relację. Paweł, zobaczymy się na szkole wygranych. No to fantastycznie, do zobaczenia w takim razie. Tu patrzę dalej, moi drodzy. Dużo pytań się pojawiło. Kobiety dzisiaj budują zaufanie online? No i nie, Dawid, żadnego zaufania online nie da, nie, bym z kobietą nie zbudował, absolutnie. Krzysztofie, co sądzisz o redpilu? No właśnie, to jest... Poczekajcie, czy to jest to, co ja słyszałem? Tam jakaś tam redpil... Mężczyźni coś tam wymyślili. Co to jest w ogóle to? Co to jest, słuchajcie, ten red pill, Że, nie, nie wiem, że bez kobiet tam nie potrzebują mężczyźni, Także żyją sobie sami bez kobiet? Czekajcie. Co to jest w ogóle? Nie wiem, ja to dla mnie w ogóle tego typu jakieś... Ludzie tworzą teraz jakieś ideologie jedna za drugą. Moi drodzy, trzeba się na, na nauce skupić bardziej, a nie jakieś tam ideologie popadać i zdrowym budowaniu właśnie relacji. Spotykam się z dziewczyną już jakieś 4 miesiące, ja jestem pewny swoich uczuć, a ona nie. Spotykamy się, robimy różne fajne rzeczy, celujemy, całujemy się, a ona nie jest pewna, czy powinna wejść w związek. No to Karol, 4 miesiące to niekoniecznie dziewczyna może, no ale no 4 miesiące to pytanie, czy już to nie jest związek, jak się z kimś spotyka 4 miesiące ekskluzywnie, czyli nie ekskluzywnie w sensie w drogich hotelach, tylko ekskluzywnie, że jesteście tylko dla siebie, no to, 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 to mi wygląda to już na jakiś tam związek. Natomiast, no słuchajcie, w związku to nie jest tak, że w pewnym momencie mówisz, no to co, to już jesteśmy związkiem czy nie, albo coś, to, to przeważnie to jakby samo z siebie wynika, nie? Jak dziewczyna nie jest pewna, może ma jakieś blokady, może przeżyła jakieś traumy, no nie wiem, ciężko mi tu powiedzieć, jaki jest problem u Ciebie. Elia, Krzysiu, czy polecasz, Krzył, czy polecasz we wrześniu do Polski, czy przylecisz we wrześniu do Polski, to myśleć nad współpracą z jakimiś telewizjami, gazetami, mediami lub innymi osobami w celu poszerzenia i spromowania Twojej działalności poza szkołą wygranych? No tak, oczywiście, oczywiście, jeśli będzie taka szansa, to jak najbardziej. Mateusz, czemu ogólnie ludzie, dziewczyny śmieją się z inclów? Otaczam się w towarzystwie dziewczyn i nieraz słyszę sarkastyczne komentarze. To znowu jakieś pojęcia ludzie wymyślają. Naprawdę, teraz trzeba nazwać każdego. Mężczyzna, który, nie wiem, robi dziennie 7 tysięcy kroków, to jest taki i taki. No mówię, jakieś wszelkie ideologie, nazywanie wszelkich jakichś zachowań osobnymi nazwami, no dziwne to jest. Co to jest, Incel? Muszę aż to sprawdzić. Co to jest? Subkultura mężczyzn, którzy uważają, że nie są w stanie seksualnie kobiet do siebie przyciągnąć. No to moi drodzy, nie ma żadnej subkultury mężczyzn, którzy nie potrafią przyciągnąć do siebie kobiety. Jest tylko subkultura mężczyzn. Nie przeczytali tej książki. Księga Związków Podrywu i Seksu. Jeśli każdy mężczyzna to przeczyta, zastosuje, to będzie w stanie przyciągnąć do siebie kobietę. Wiem, bo wiedzę przekazałem z tej książki dziesiątkom tysięcy mężczyzn. Prowadziłem szkolenia przez kilkanaście lat z relacji damsko-męskich i widziałem nieraz takich ludzi, których jakbyście zobaczyli po prostu, to od razu byście wiedzieli, że ten facet nigdy kobiety nie dotknie w życiu. Jak przychodził zgarbiony, taki niski. Z tłustymi włosami, otyły, w rozciągniętym swetrze po kolana, w bojówkach i w glanach, 35-letni programista, który nie potrafił się odezwać i na, jak nawet ze mną nie potrafił rozmawiać, bo on coś. No, ja tam kiedyś, kiedyś, ja kiedyś, jeszcze się jąkał i tak dalej, jeszcze z y, trądzikiem na twarzy i tak dalej. I taki 35-letni mężczyzna, tak zgarbiony po prostu, że już naprawdę b, b, te ramiona miał wyżej niż głowę. I przychodził do mnie na szkolenie i po jednym weekendzie, jak mieliśmy praktyczną część szkolenia, ten mężczyzna przynosił 10 numerów telefonów od dziewczyn, to moi drodzy, mnie nikt nie zaskoczy. To mi żaden facet nie wmówi, że on nie jest w stanie znaleźć sobie kobiety. Bo tak wam mówię jeszcze. Po pierwsze, każda kobieta może być piękna, jeśli o siebie zadba i będzie czuła swoją seksualność. Czyli nie będzie zachowywać się, cały czas emanować swoimi kompleksami, niedoskonałościami, nieśmiałością i tak dalej, tylko będzie czuła swoją seksualność, będzie znała swoją wartość i zadba o siebie, to każda kobieta jest w stanie być atrakcyjna. Dla pewnych mężczyzn oczywiście, wiadomo, są mężczyźni, co mają pewne preferencje, nie? Albo mają żonę na przykład i dla nich żadna kobieta już tam nie, nie, nie jest interesująca, nie? To jest normalna sprawa, natomiast, natomiast moi drodzy, e, mężczyźni mają jeszcze łatwiej, bo mężczyźni, tak jak powiedziałem, kobiety aż tak na wygląd nie patrzą, więc mężczyzna raczej swoim zachowaniem, emocjami, które kobieta przy nim odczuwa, tym, jak ona jest traktowana, to tym kobietę jest w stanie do siebie przyciągnąć. Ale uważam, zarówno mężczyźni, jak i kobiety naprawdę, nie uważam, żeby były jakieś przegrane sprawy gdziekolwiek. Więc pod, y, tworzenie sobie subkultury na zasadzie incel, czyli mężczyźni, którzy nie są w stanie przyciągnąć partnerek seksualnie, to jest tylko i wyłącznie po prostu wymówka. To jest tworzenie dobra, ja jestem incelem, to ja już w ogóle nie będę próbował. Bo ja jestem skazany na to, żeby być wiecznym prawiczkiem. To jest bzdura. To jest bzdura. To jest po prostu mówienie yy, wmówienie sobie pewnej i po prostu pewnego przekonania i zablokowanie się na całe życie z tym przekonaniem. Zamiast pracować nad sobą. Bo jak mężczyzna popracuje nad sobą, to jest w stanie znaleźć sobie partnerkę. No. Yy. Już tu tutaj patrzę. Dawid pisze, one budują, selekcjonują, wybierają. Pytałem laski setki razy o spotkanie. Jest od razu, nie lepiej, podam ci Instagram no ale to, to nie, może Dawid szukasz w złych miejscach tych kobiet, no, wiesz, e, to, to, to trzeba, moi drodzy, kobiet jest na świecie kilka miliardów, wam gwarantuję, że z tego naprawdę duża część to są porządne, fajne kobiety, to samo dotyczy mężczyzn, gwarantuję, że, wam, że większość ludzi na świecie są normalni, fajni ludzie, e, Ale jak pisze, on, to tłumaczy właśnie red, pill, czerwona piłka, nawiązanie do ucieczki z Matrixa. Wiele facetów myśli, że podążanie za kobietami i związkami to tylko strata czasu i niszczenie sobie życia. No to mają do tego pełne prawo. Ja im tam nie będę się z nimi kłócić. Jak tak? Słuchajcie, <gryw> bardzo dobrze, jak to się mówi, zostanie więcej dla nas. <gryw> dla mnie nie, no, bo ja już mam żonę i ja jestem akurat człowiekiem, który ma takie zasady, że jak ma żonę, to już mnie inne kobiety nie interesują. No, nawet jakby mi tu 100 supermodelek, po prostu najpiękniejszych, przyszło nago, weszło tutaj do biura, to bym nie dotknął żadnej z nich. Bo takie mam zasady, no. Więc dla mnie już nie, ale to wy się cieszcie, jak są tacy mężczyźni z Red Peela w takim razie, no to bardzo dobrze, zostanie więcej dla was. Konkurencji wam odpada część. Karol, jest to związek, ale oficjalnie nie jest w stanie mi powiedzieć, że mnie kocha. A no to słuchaj, po czterech miesiącach to naprawdę nie każdy człowiek mówi, że kogoś kocha. No to spokojnie. Poczekaj na to, Karol, dobrze ją traktuj, samo przyjdzie. Torota. Redpile czerpię, mam wrażenie z mózgu gadziego, zakłada rozwój. Krzysiu, zapoznaj się z tematem, powiedz, co o tym sądzę. To już ci powiedziałem, co o tym sądzę. Już więcej nie muszę o tym czytać. Już wiem, co o tym sądzę. Wam powiedziałem. Dwa, tu kolega pisze, że ja jestem redpilem. No nie, gdzie ty, kolego, mówisz, że jestem redpilem? Ja mam przecież żonę. Jestem z nią 10 lat ponad, więc nie uważam, że związki są, to strata czasu. już ehm, pisze, że książka mu pomogła. Fantastycznie. Dawid pisze zresztą sam większość kobiet poznałem online, tylko jedną relację miałem z kobiet, z, na żywo. Miałem z 20 kobiet. No to Dawid może trzeba zacząć szukać też na żywo więcej. E... Mm -mm. Outsider pisze widzę, że cenzura na czacie działa. No gdzie kolego widzisz? No jeszcze dzisiaj żadnego nie skasowałem komentarza, więc nie wiem, gdzieś ty, gdzieś ty widział cenzurę. Coś ci się chyba przyśniło. Oczywiście, że działa cenzura. Ja hejterów tutaj banuję, więc spróbuj tylko coś tutaj hejtować, to od razu dostaniesz bana. Natomiast jak nie hejtujesz, to bana nie dostaniesz i jak widzisz, naprawdę dzisiaj akurat na czacie kolego cenzury żadnej jeszcze nie było. Jeszcze, ale no, bądźcie czujni, bo mój palec tutaj do banowania jest bardzo sprytny i bardzo szybki. OCeder pisze ruchy męskie to zauważa... zauważenie patologii w społeczeństwie, wyciągnięcie wniosków, często jedynym wyjściem jest nie wchodzenie w relacje. No nie, to jest bzdura. To jest właśnie tworzenie patologii. To jest tworzenie patologii na zasadzie takiej, bo mnie jakieś kobiety skrzywdziły czy mnie nie chciały, to ja nigdy nie będę chciał związku. Nie, to wyciągnij z tego wnioski. Ja do, yy, jak byłem nastolatkiem, to żadna dziewczyna nie chciała się ze mną spotkać, żadna. Chciałem mieć bardzo dziewczynę i nie mogłem z żadną się umówić. Z moją pierwszą dziewczyną musiałem latać za nią i robić bardzo upokarzające rzeczy przez pół roku, żeby się w końcu zaczęła ze mną spotykać. Później byliśmy w związku ponad dwa lata, no ale pół roku musiałem się wychodzić. Było to bardzo z punktu widzenia mojego dzisiejszego myślenia upokarzające, ale no budujące doświadczenie. Później nauczyłem się tej wiedzy, relacji damsko-męskich, i problem zniknął. Więc to, że mężczyźni po prostu bardzo dużo czasu na to marnują, to są po prostu niewyedukowani i tyle. Albo nieogarnięci życiowo. To jedno i drugie jest do nadrobienia. E... Michał, czy informacja jest wszystkim, jeśli zależy nam na konkretnej jednej kobiecie? Nie rozumiem pytania, ale czasy się zmieniły. Nie, czasy się nie zmieniły, kolego. Czasy się nie zmieniły. Tyle doszło, że macie internet po prostu i budujecie sobie jakieś dziwne przekonania na podstawie wybiórczej części informacji, a nie patrzycie na ogół ludzi po prostu i na to wszystko, co, co, co jest możliwe. Słuchajcie, wracając dalej do naszych tutaj punktów, jeśli chodzi o szczęśliwy związek. Słuchajcie, bardzo ważna jest komunikacja. O tym już wspomniałem w kwestii tych randek nawet, ale, ale chcę na tym jeszcze raz położyć. Słuchajcie, komunikacja w związku, czyli to, żeby nie zamiatać problemów pod dywan. To, żeby Stawiać czoła wręcz problemom, kiedy one się pojawiają, prawda? To jest, to jest bardzo ważna rzecz, bo jesteście w stanie wyeliminować po prostu pewne sprawy, które w przyszłości mogłyby wasz związek zniszczyć, a jesteście w stanie wyeliminować, kiedy one są jeszcze małe. Podaję Wam przykład, znowu. Na przykład, powiedzmy, że w związku, na przykład nie dogadujecie się w kwestii seksualności, nie? Czyli na przykład dziewczyna ma małe bardzo potrzeby, w ogóle jest to niepotrzebne do niczego, a ty masz potrzeby duże, że codziennie potrzebujesz, że ty codziennie potrzebujesz seksu. No i wtedy pojawia się problem, bo jeśli to trwa jeden dzień, dwa, dwa dni, tydzień czy miesiąc, no to jeszcze jest to jakaś sprawa. Natomiast im dłużej taka sytuacja trwa, tym bardziej na przykład mężczyzna będzie sfrustrowany, a w pewnym momencie po prostu albo ucieknie do zdrady, albo do rozstania, prawda? No, bo jego potrzeby będą przez długi czas bardzo niezaspokojone, i teraz no, on jakoś będzie chciał odnaleźć to zaspokojenie potrzeb w swoim życiu i zrobi to właśnie albo w sposób nietyczny, czyli poprzez zdradę, albo po prostu no, rozstanie się z tą dziewczyną i będzie szukać sobie innej. A można by porozmawiać na początku. A można by porozmawiać na początku i właśnie sobie pewne rzeczy, na przykład wyjaśnić, nie? I wytłumaczyć, na przykład, dziewczynie, że mężczyzna ma takie potrzeby, no, no i ma, ona może nie ma, bo ma inne, inną sytuację hormonalną, natomiast mężczyzna ma te potrzeby. No, i teraz co możemy z tym zrobić? No, jeśli ona dalej uważa, że nic nie ma zamiaru z tym robić i tak dalej, to może znak dla mężczyzn, żeby poszukać sobie innej kobiety. A może ona po prostu nie wiedziała, bo ona nie ma potrzeb. Mężczyzna jej o tym nie mówił, bo się wstydził i nie wiedziała o tym przez cały rok, że on ma takie wysokie potrzeby. I może go kocha, i może byłaby w stanie dla niego, dobra, dla mnie to tam wypiąć pupę za przeproszeniem, żaden problem, to ja te twoje potrzeby zaspokoję i będziemy żyć sobie szczęśliwie, nie? Więc komunikacja, ale komunikacja w wielu sprawach, w sprawach finansowych, w sprawach różnych problemów, które nawet wy macie w swoim życiu, które mogą być ukrywane, prawda? Z jakiegoś powodu ukrywać problemy, i dopiero jak one tak już się staną ogromne, to dopiero wtedy wychodzą na jaw w związku i nagle się druga osoba czuje oszukana. Dlaczego ty mi o tym nie mówiłeś przez trzy lata, że mieliś czymś problem? Na przykład w biznesie, czy mieliśmy problemy finansowe, ja o niczym nie wiem. Więc trzeba rozmawiać. Słuchajcie, komunikacja to podstawa naprawdę, moi drodzy. Kolejna sprawa. To też posiadanie swojego własnego życia. Czyli też w związku, żebyście nie byli po prostu, no, jako jeden taki twór, no, czasem są związki, obserwowałem takie. Sam też słuchajcie, kiedyś, ja zanim tą wiedzę poznałem, to też te, 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 tego typu związki tworzyłem. Czyli taki taki najpierw jest kobieta i mężczyzna, a później powstaje z tego taki twór. Czyli ci ludzie są nierozerwalnie ze sobą połączeni, nie mają żadnego życia poza sobą. Wszystko jest wewnątrz, nic, poza, nic na zewnątrz. To nie jest dobra sytuacja. Najlepsza sytuacja jest, kiedy jest mężczyzna, kobieta, mają wspólną część, czyli ten związek, ale mają też swoją, swoje własne życie. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, to, żeby związek był ciekawy, żeby druga osoba była dla nas ciekawa, to ona też musi robić coś, czego my nie robimy, nie? Mieć swoje życie, pojechać sobie, odpocząć od siebie czasem, mieć swoich znajomych, swoje przyjaciółki. To jest bardzo dobre. Ja nawet uważam, słuchajcie, ja lubię ze sobą też sam przebywać, nie? Eee, świetnie mi się spędza czas samemu. I na przykład, jak moja żona jedzie teraz e, pod koniec lipca, na przykład jedzie tam do Bangkoku, e, zabiera synków moich też, e, naszych <laughs> e, i jedzie tam na spotkanie, bo jej siostra kupiła mieszkanie, więc tam mają spotkanie siostry, mama, e, takie kobiece spotkanie plus, plus dzieciaki, nie? Robią sobie. No ja się tam nie wciskam, bo dla mnie tam jechać i spać, wiecie, tajowie, to potrafią spać w jednym pokoju takim jak. No moje biuro akurat jest duże bo ma 32 metry tutaj kwadratowe, więc jest całkiem spore. Natomiast oni to potrafią na 30 metrach w 20 osób spać, to żadnego problemu. Dla nich kawałek ziemi, słuchajcie, i, i nawet nie potrzeba materaca. Więc tak mają Tajowie, no oni tak śpią po prostu, nie? jak zwłaszcza w rodzinie gdzieś tam ten, to dla nich nie jest problem. Słuchajcie, my mamy tu dom gościnny i ten, jak przyjeżdżają siostry mojej żony, to one lubią tam razem wszystkie spać, z dziećmi w jednym pokoju, po prostu no, taką mają kulturę, prawda? Bardziej taką rodzinną. No, więc, więc ja nie jadę na przykład na parę dni, moja żona, ja nie mam z tym żadnego problemu. Nie mam z tym żadnego problemu, że ona z jej rodzinę czasem pojedzie odwiedzić, ja mam inne plany na przykład, ja się pójdę z kolegami spotkać. Mówię, na imprezę akurat wolę nawet z moją dziewczyną wychodzić, na, na, znaczy z moją żoną. Natomiast nawet jak idę gdzieś z kumplami, nawet jak moja żona chce się spotkać z koleżankami, czy gdzieś z siostrami pojechać, nie ma problemu. I właśnie dzięki temu mamy to swoje życie, prawda? Mamy swoje życie... Yy... Jakby które jest dla nas ciekawe, że ona wraca później jest w stanie mi opowiedzieć różne rzeczy. Ja jestem w stanie za nią zatęsknić. Więc to jest ważne właśnie, żeby, żebyście, moi drodzy też pamiętali o tym, żeby nie być właśnie tylko współzależnieni, tylko mieć też swoje własne życie. Wtedy to jest ciekawe i wtedy jest to zdrowsze nawet dla związku. Ania tu pisze. Poczekajcie, tutaj wcześniej widziałem, Tomek pisze, czy normalne jest, że facet inwestuje trochę więcej niż kobieta, powiedzmy 64 i facet prowadzi relacje. Tomek to może być normalne, ja Ci powiem tak, słuchaj. Że powiem Ci, że w związku te, to komu bardziej zależy, nie? Jeśli zwłaszcza chodzi o związek, powiedzmy, już jakiś tam dojrzały, nie na początku, nie w pierwszych tygodniach czy miesiącach, to to wiadomo, że będzie się zmieniać. My się zmieniamy jako ludzie, zmieniają się problemy, którym musimy stawić czoła, zmienia się nasze zaangażowanie, więc czasem jedna osoba się bardziej stara, czasem druga. Natomiast jeśli obo, ojku zależy, jeśli obydwie osoby, się sta, z, y, jeśli się starają mniej albo bardziej, to ten związek jest w stanie utrzymać. Właśnie na tym to polega. Oczywiście, że to nie będzie nigdy pełne 50 na 50. To jest normalne, że to czasem bardzo się zmienia, jest duża fluktuacja, ale chodzi o to właśnie, żeby dwie osoby dalej dążyły do tego, żeby być razem. To wtedy nawet jak jednej mniej zależy, no to ona dobra, to on teraz ma obowiązki, ma stres w pracy, to, to ja się teraz zajmę bardziej tym związkiem. nie O to chodzi. Jania tu napisała, tak, bo facet i, i prawdziwy mężczyzna powinien więcej dawać siebie, wtedy zaistnieje na tle tłumu innych adoratorów do niej. No nie, tak nie uważam. Aniu, ja nie, uważ, ja nie uważam, że ja muszę cały czas konkurować z innymi samcami o moją żonę. Absolutnie tak nie uważam. Więc nie uważam tak samo, tak jak ty mówisz, że mężczyzna cały czas musi żyć w pewnym poczuciu niepewności i dawać siebie, bo przyjdą inni samcy. To by było bardzo trudne, bowiem to kobieta potem daje 70 na 30, kiedy to rodzi i wychowuje mu dzieci, no z tym mu wychowuje i mu rodzi dzieci, to nie do końca tak jest. Czasem są mężczyźni, co mają to w nosie, i kobieta sama chce mieć dzieci, i nie tak, że jemu rodziła, tylko sobie bardziej niż jemu. Nie? Dba o ognisko domowe, oczywiście też. Różnorodna dojrzałość emocjonalna, rozumienie prawdziwych mężczyzn od chłopców, inwestycja się zwraca czasem. Tak, Aniu, i odróżnienie też prawdziwych kobiet od dziewczynek, nie? Mężczyzn od chłopców i kobiet od dziewczynek, więc bądźmy tutaj naprawdę, moi drodzy, nie popadajcie w jakieś takie, jak, słuchajcie, przekonania, że, że mężczyźni są lepsi, kobiety są lepsze czy coś, nie. Mamy swoje role po prostu i bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy dla siebie życzliwi i wtedy będzie ok. Damian pisze, jakbyś w tym momencie szukał partnerki, to jakbyś wyczuł, że leci na twoją kasę. Ciężko mi powiedzieć, słuchaj, bo ja akurat jak poznałem moją żonę, to nie byłem w, do, w dobrej sytuacji finansowej, więc, więc tak naprawdę budowaliśmy y, majątek razem z moją żoną. Nie wiem, jak bym to rozpoznał. Nie, no, Patrzyłbym, jakie ona ma priorytety w życiu. Patrzyłbym, jakie ma priorytety w życiu. Wiesz, moja, moja żona, na przykład jak ja ją poznałem, jakimś tam... Biedny strasznie nie byłem, nie, ale, ale też nie szastałem pieniędzmi, ale wiesz, no jak widziałem, że ona oszczędza, że moja, moja żona zarabiała wtedy, jak my się poznaliśmy, to zarabiała jakieś na złotówki, nie wiem, 1800-2000 złotych i z tego mieszkanie wynajmowała chyba za 400 w Bangkoku. Wydawano także jeszcze paręset złotych, z tego 1800 jej zostawało, więc widziałem, że je bardzo oszczędnie, nie kupuje jakichś drogich torebek, gucci za tysiące nie, nie rozpieprza tych pieniędzy, że je oszczędnie i w ogóle. I już potem widziałem po prostu, że dobra, ja też jestem oszczędny, no to się dogadamy. No i dlatego się dogadujemy, prawda? No bo oboje nie, nie wypieprzamy pieniędzy na głupoty. Więc na to bym patrzył. Jak ona sama, jakby w momencie, kiedy się poznaliśmy, jak ona radzi sobie z pieniędzmi, co ona robi i czego oczekuje też ode mnie, prawda? Bo jedna rzecz to jest: ja mogę bez problemu mojej żonie kupić na przykład naszej za parę tysięcy złotych, ale jakby na pierwszej randce ona przyszła i, i mnie zaciągnęła do sklepu i żebym jej kupił naszej szyjnik, to by dostała bardzo szybko. No, yy, banana, <laughs> na zawsze. Więc, więc na takie rzeczy bym patrzył. Jak ktoś przede wszystkim sam sobie radzi nie z pieniędzmi, jak jest ktoś, wiesz, w miarę się ogarnia i ten i nie liczy cał, cały czas, wiesz, na, na, na ciebie, nie wyciąga tych pieniędzy od ciebie, to myślę, że nie ma problemu. Krzysiek, twój najgorszy związek trzyletni pamiętam? Nie, nie, najgorszy mój związek trzyletni nie był. Akurat moje związki długie, wieloletnie zawsze były fantastyczne. Najdłuższy, może ci chodziło o to, no to jest teraz z moją żoną ponad 10 lat. Ale wcześniej miałem jeden 3 lata, jeden miałem tam 2 lata, 2,5 roku. Sporo miałem takich po parę miesięcy. Kolega, już skończ tam, outsider z tymi cały czas roszczeniami, bo się czepia, że wszystko nic nie, nic nie ignoruje. Jak widzisz, odpowiadam na wszystkie pytania, które po kolei lecą. Um. Komunikacja jest bardzo ważna. Tak. Michał, czy warto rozmawiać ze znajomymi o problemach dotyczących relacji z daną kobietą, którą oni też znają? No tu trzeba uważać po prostu, żeby kogoś nie obgadywać, aczkolwiek, słuchaj, ja na przykład mam z moją żoną wspólnych przyjaciół. I nawet kiedy my mamy jakiś tam, nie wiem, konflikt związku, to, to, to ja rozmawiam z moimi przyjaciółmi o to. Ona pewnie też tam z naszymi wspólnymi przyjaciółkami też o tym rozmawia. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, dopóki to nie są jakieś rzeczy wstydliwe. Nie wiem, czy coś takiego wiesz, że, 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 że mogłaby mieć do mnie pretensje o to, że ja coś tam powiedziałem, co, co dla niej było tajemnicą, to. to, to jeśli chodzi o najbliższych przyjaciół, nie widzę tu problemu. Bartek, wolę, jak pan robi filmy z tarasu albo pla z plaży na YouTube. No, ja też wolę. <grym> ale, ale staram się robić różne różne materiały dla was. Nie zawsze też jest tak, jak mówię. Ostatnie słuchajcie miesiące, to ja pracuję nad szkołą wygranych, więc nawet jeśli chodzi o mój zawodowy czas, to nie miałem czasu po prostu, żeby jeździć gdzieś tam na plażę i nagrywać tam filmy. Kolejna, słuchajcie, ważna rzecz, zanim do niej przejdziemy, to znowu chcę Wam przypomnieć, słuchajcie, że widzimy się, moi drodzy, w niedzielę na bardzo ważnym szkoleniu, na bardzo ważnym szkoleniu dotyczącym budowania nawyków, więc chciałbym się z każdym i z każdą z Was spotkać o godzinie 10, ustawcie sobie przypomnienie w telefonie, zapiszcie się, tu macie linka, podaję Wam i tak samo widzimy się na Szkole Wygranych i chcę Wam przypomnieć, słuchajcie, że kończą się bilety, moi drodzy, kończą się bilety normal, zresztą możecie sami na mapce zobaczyć, bo w tym tygodniu jest możliwość wybrać z mapki sobie miejsca, więc możecie na stronie Ticketmaster, zobaczyć po prostu, że tych biletów normal już prawie nie ma. Już zostały po prostu ostatnie sztuki, więc jak ktoś jeszcze mieć te naj... chce mieć te najtańsze bilety, no to rezerwujcie, mogę Wam powiedzieć, zostało 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dobra, zostało chyba 25 biletów z tego, co policzyłem, a sprzedaje się, słuchajcie, po przynajmniej paręnaście biletów dziennie na to wydarzenie teraz. Więc jeden, dwa dni biletów normal pewnie nie będzie, może kilka dni maksymalnie, tak myślę. To zależy czy ludzie kupują te bilety gold silver, czy właśnie normal. Dorbi pyta czy polecam książki dotyczące relacji międzyludzkich? Tak, moją książkę Księga podrywu i seksu są wersje i dla mężczyzn i dla kobiet, to wam tą książkę polecam. Natomiast polecam wam szkołę wygranych, moi drodzy, bo chciałbym się z wami spotkać wszystkimi. Ja nie wiem czy my kiedyś jeszcze powtórzymy takie wydarzenie, bo tak jak mówię, niestety bardzo dużo jest bardzo dużo roboty jest przy tym, no. Po prostu jest przy tym dużo roboty, co mam będę ściemniać. Słuchajcie, jest to ogromne wydarzenie, żeby zrobić coś takiego, zorganizować, słuchajcie, wydarzenie na tyle tysięcy osób z takimi prelegentami, na taką skalę, z takim nagłośnieniem, oświetleniem, załatwiając te wszystkie rzeczy, to naprawdę to naprawdę jest tutaj mnóstwo roboty. Damian tu pyta. Czy Twoim zdaniem kobiety z Tajlandii są dużo bardziej ugodowe i są lepszym materiałem na żony niż Europejki? Nie wiem, Damian, to wszystko zależy, kto szuka jakiej kobiety, prawda? I też nie można uogólniać, bo i w Tajlandii są takie i takie kobiety, i w Polsce są takie i takie kobiety. Więc yy, generalnie kobiety w Tajlandii są bardziej przesunięte w energię kobiecą. Z pewnym zastrzeżeniem. Są bardziej po prostu kobiece, ale to wynika, wydaje mi się, z hormonów. Tu mężczyźni są też bardziej trochę przesunięci w tę energię kobiecą. Mężczyźni są drobniejsi niż Europejczycy, nie mają owłosienia często. Jak im często broda rośnie, to takie trzy włosy, na, nawet u dorosłych mężczyzn, to mają trzy włosy na krzyż, tak jak u czternastolatka, trzy, trzy wąsy na krzyż. Rzadko, kiedy mają włosione jakieś ręce, nogi, tu na południu może bardziej, ale na północy Tajlandii to naprawdę czasem no, 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 są tacy drobniejsi, czyli widać po prostu, że bardziej są w stronę mniej tego testosteronu mają i tak samo u kobiet. Kobiety też są bardziej właśnie kobiece. Generalnie, bo mówię, tutaj wyjątki też są, prawda? I wyjątki też są w Polsce oczywiście. Natomiast to można zobaczyć na dziewczynie, na przykład moja, że ona w ogóle nigdy nie ma włosów na rękach, na nogach. Ona w ogóle nie musi golić nóg, bo nie ma włosów po prostu na nogach. Więc, więc to też no, hormony po prostu, prawda? To od razu widać. Ale też te kobiety są drobniejsze, są takie delikatniejsze, mniej waleczne, ale z drugiej strony zauważyłem, że na przykład kobiety w Tajlandii są bardzo przedsiębiorcze. No, jak biznesy tu ludzie prowadzą, to naprawdę byłbym w stanie się pokusić, zwłaszcza te mniejsze biznesy, bo przy tych korporacjach dużych, no to dalej mężczyźni dominują. Natomiast jeśli chodzi o mniejsze biznesy, to chyba bardziej kobiety właśnie są tutaj właśnie przedsiębiorcze, bo jak się widzi jakieś drobne biznesy, sklepy czy coś, to tam pani jest bardzo duża ilość. Nie wiem z czego to wynika, no ale takie zauważyłem po prostu różnice. Więc różnic z tych na pewno jest dużo więcej, jeszcze jakichś kulturowych i też właśnie rasowych i kulturowych, i wynikających ogólnie tutaj no i z genetyki, i właśnie z wychowania, religii, więc, więc jest więcej. Natomiast ja myślę, że nie ma co uogólniać. Najlepiej jak ktoś, nie wiem, szuka, to żeby sam sobie pojechał, poznał trochę ludzi, sam jakby wyciągnął sobie swoje własne wnioski. Bo ja na przykład. Często właśnie mężczyźni tu mówią, tak uogólniają, że tajki są bardziej kobiece, bardziej pomocne, bardziej dbają o mężczyzn. Ale powiem wam, że ja też miałem mnóstwo w Polsce, na przykład, jak byłem w związkach, to miałem mnóstwo kobiet, które też były bardzo kobiece, bardzo bardziej jakby kobiece niż średnia, bardzo pomocne, bardzo dbały o mnie i tak dalej, więc też na mnóstwo wspaniałych dziewczyn trafiłem, nie? Więc w Polki też potrafią być tajkami, o. <laughs> jeśli chodzi o takie, mówię, stereotypy. Więc, więc nie, myślę, że nie ma co uogólniać, słuchajcie. Na uogólnienia można gdzieś tam patrzeć, nie wiem, robiąc badania socjologiczne, czy coś, czy jakieś teorie tworząc, czy w kwestiach naukowych. Natomiast no, ludzie są bardzo indywidualni, słuchajcie, i myślę, wszędzie na świecie po prostu są bardzo duże te różnice. No, także nie ma co ogólniać. Norbi, to, to jedna książka, przeczytaj ją i zastosuj, wystarczy ci, jeśli chodzi o relacje, myślę. Fajne są książki też Norbi, Alan i Barbara Piss dotyczące właśnie różnic damsko-męskich. Ehm, słuchajcie, osta ostatni słuchajcie, temat, który chciałbym poruszyć... To myślę, temat właśnie jakby zaczęliśmy od tego i też na tym skończymy, czyli własne, waszej własnej osoby, popatrzcie się jak mocno na przykład braki u człowieka w pewności siebie są w stanie zrujnować związek. Ja wam się przyznam bez bicia, jak miałem pierwszy ten związek, to mówię, mój rozwój osobisty jeszcze nie istniał, miałem tam 17 lat, nie ogarniałem nic. Nie ogarniałem siebie, miałem, miałem straszną niską pewność siebie, niską samą Byłem strasznie zazdrosny, chorobliwie zazdrosny. I to, to było męczące i dla mnie, i dla dziewczyny też na pewno, nie? Bo, bo, no kurczę, jak mężczyzna ciągle ma jakieś pretensje do kobiety, ciągle ją coś oskarża, ciągle ją próbuje kontrolować. Ciągle ją jak przylepa właśnie trzyma przy sobie, to to jest dla kobiety na pewno na pewno bardzo męczące, ale też dlatego mężczyzny. Więc dlatego wam mówię, żebyście też pracowali nad sobą, bo myślę, no, można spokojnie tu powiedzieć, połowa sukcesu w związku to jest to, jakim ty jesteś człowiekiem, nie? Druga połowa no to twoja partnerka, czy tam partner. Więc żebyście wy też pamiętali, że ten wasz rozwój osobisty, to jakimi jesteście ludźmi, jakie rzeczy sobie przepracujecie, to, to bardzo mocno będzie wpływać właśnie. Yy, będzie bardzo mocno wpływać na to, jaki będziecie później związek i jakie związki będziecie tworzyć. Nie? Żeby nie szukać winy zawsze tam w ludziach dookoła, tylko patrzeć na siebie i starać się doskonalić siebie. I na podstawie tego później właśnie co, coś dobrego tworzyć. Tu kolega pisze. Wybacz że Twojego niku, kolego. No, jak, jak wszedłeś na początku na czat, to nie spodziewałem się, że tu mądre rzeczy będziesz pisać, no bo nikt taki masz na YouTube, że aż go czytać nie będę. Natomiast piszesz tu prawda, Krzysztofie praca nad sobą to podstawa. Póki sam ze sobą nie będziesz szczęśliwy, to przy kobiecie, tym bardziej. No właśnie, bardzo mądrą rzecz tu napisałeś. E, słuchaj. E, i, I mam jak najbardziej tu się z tobą zgadzam, właśnie, że. Że człowiek właśnie, i to wam powiedziałem na początku, że człowiek po, że sam powinien być ze sobą szczęśliwy, to wtedy może stworzyć szczęśliwy związek. Jeśli człowiek będzie szukać cały czas czegoś, czego mu brakuje, właśnie w związku, nie mówię tu tam o seksualności i tak dalej, tylko właśnie będzie szukać cały czas uzupełnienia jakiegoś, jakichś, nie wiem, braków, że ktoś to szczęście ma mu zapełnić to to się nigdy nie zdarzy, to to się nigdy nie zdarzy, to będzie droga do nikąd. czyli pracujcie nad sobą, moi drodzy, budujcie szczęśliwe związki, ale pamiętajcie też, że no, połowa sukcesów w związku to jesteś ty, <laughs> no i tymi słowami, słuchajcie, kończymy, mam nadzieję, że było fajnie, jeśli tak, to ktoś jeszcze tego nie zrobił, wbijcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, też na YouTubie, na Facebooku też tam śledźcie nasze poczynania, publikuję tu, jak widzicie, dla Was sporo materiałów ważnych, natomiast... E Natomiast moi drodzy, no zapraszam was w niedzielę na to szkolenie, no i do zobaczenia na Wielkiej Szkole Wygranych. A tu pisze dziewczyna MB, musiałeś się zmienić, nic nic, po tobie nie widać, że mógłbyś być zazdrosny, ale koleżanko, no mówię, to było przed moim, całą, moją, całą przemianą, zwaną moim rozwojem osobistym, nie? Więc to było wtedy, no, a ja się z wami, słuchajcie, żegnam, więc do zobaczenia w niedzielę, do zobaczenia na Wielkiej Szkole Wygranych. Trzymajcie się i miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć, pa, pa.